roczne sprawozdanie zarządu działalności merytorycznej oraz realizacji planu finansowego wydatków dzielnicy 18 za rok 2012. Jest to druk numer 1 uchwały, która, proszę Państwa, zgodnie ze statutem i regulaminem została przygotowana przez komisję rewizyjną. Dokumenty dotyczące rocznego sprawozdania zarządu otrzymaliście Państwo do skrytek, jak i również zostały przesłane tym Państwu, którzy posługują się pocztą mailową w formie elektronicznej do dnia 30 marca 2013 roku. Bardzo proszę, oddaję głos Panu Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, chciałem przedstawić projekt Komisji Rewizyjnej w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania zarządu działalności merytorycznej oraz realizacji planu finansowego wydatków dzielnicy 18 za rok 2012. Punkt pierwszy. Przyjmuje się roczne sprawozdanie zarządu z działalności merytorycznej oraz realizacji planu finansowego wydatków dzielnicy 18 za rok 2012, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Punkt drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Na podstawie punktu 19 ust. 1 statutu dzielnicy 18 Rada Dzielnicy rozpatruje roczne sprawozdanie zarządu z działalności merytorycznej oraz realizacji planu finansowego wydatków dzielnicy 18. Sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Rewizyjną Rady. Szanowni Państwo, w drodze uzupełnienia chciałbym jeszcze poinformować Państwa, że sprawozdanie zarządu za rok 2012 zostało przekazane Komisji Rewizyjnej przez Pana Przewodniczącego Dzielnicy 18 w dniu 27 marca 2013 roku. I w zasadzie od 28 marca Komisja Rewizyjna zajęła się wnikliwą analizą tego materiału otrzymanego od zarządu. Intesencją tej analizy było nasze spotkanie dnia 10 kwietnia 2013 roku. Komisja na tym posiedzeniu wnikliwie zapoznała się i wnikliwie rozpatrzyła roczne sprawozdanie zarządu działalności merytorycznej oraz realizacji planu finansowego. Na posiedzeniu tejże, na naszym spotkaniu tejże Komisji Rewizyjnej przyjęto informację o Pana Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy na temat merytorycznej działalności zarządu. Komisja przyjęła jego zakres jako wystarczający do przedstawienia pozytywnej opinii w wcześniej wymienionej sprawie. Jak również Komisja Rewizyjna skupiła się nad analizą wszystkich uchwał budżetowych, jakie zostały podejmowane w tym roku w Radzie Dzielnicy 18, które realizował zarząd z naszego upoważnienia. I tak rozpatrzono wnikliwie plan rzeczowo-finansowy wydatków dzielnicy w 2012 roku. Jak również rozpatrzono od strony budżetowej wszystkie zadania priorytetowe realizowane do końca roku 2012. Jak również Komisja Rewizyjna zapoznała się wnikliwie z zadaniami powierzonymi realizowanymi do końca 2012 roku. W drodze dyskusji i wielu pytań, które kierowaliśmy do zarządu dzielnicy, na które Pan Przewodniczący Rady Dzielnicy zechciał nam odpowiedzieć na wszelkie wątpliwości, które pojawiały się w trakcie obrad komisji. Generalnie Komisja Rewizyjna doszła w trakcie dyskusji do konsensusu i udzieliła zarządowi w swoim głosowaniu jednoznacznie opinię pozytywną. No a dzisiaj generalnie głosujemy tą uchwałę, że tak powiem, przyjęcia tego sprawozdania na dzisiejszej sesji. Bardzo bym prosił Pana Przewodniczącego o wprowadzenie radnych we wszystkie punkty zawarte w opracowaniu. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przedstawiam Państwu sprawozdanie z działalności rocznej Zarządu Dzielnicy 18 w zakresie realizacji planu finansowego, jak i również wydatków Dzielnicy 18 za rok 2012. Sprawozdanie to dotyczy okresu
rozliczeniowego od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012. Jak już wspomniałem na wstępie, sprawozdanie zostało Państwu dostarczone w formie drukowanej i w formie elektronicznej. Wszelkie załączniki do sprawozdania były dostępne od dnia dostarczenia sprawozdania w formie syntetycznej dla każdego z Państwa radnych do wglądu w sekretariacie naszej Rady. Musicie Państwo z nimi zapoznać w sposób pełny i wystarczający w zakresie danych, które były przedstawiane. Proszę Państwa, zarząd w składzie Józef Szuba, zastępca przewodniczącego, członkowie zarządu pani Krystyna Jeszczębska, pani Wiesława Zborow oraz pan Mariusz Woda, jak i ja również przewodniczący Stanisław Moryc. Sprawowaliśmy nadzór nad pracami merytorycznymi i finansowymi w zakresie wydatków 2018 roku 2012. Zgodnie z kompetencjami zarząd zajmował się wszelkimi sprawami decyzyjnymi, które przynależą do niego w zakresie powierzonym mu przez statut i regulamin oraz elementami związanymi z uchwałą zarządu, która dzieli kompetencje w zakresie poszczególnych członków zarządu. I tak, ja jako przewodniczący sprawuję ogólny nadzór organizacyjny, merytoryczny nad działaniem całego zarządu, jak i również zajmuję się sprawami dotyczącymi finansów, czyli wszelkiego typu uchwał finansowych w tym zakresie. Dodatkowo jeszcze sprawuję nadzór merytoryczny w zakresie pracy Komisji Prawa i Porządku Publicznego. Pani Zeszczuwa, zastępcza mój, sprawuje nadzór merytoryczny w zakresie Komisji Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Infrastruktury Komunalnej. Członkowie zarządu, pani Krystyna Jaszczewska, nadzór merytoryczny w zakresie Komisji Mieszkalnictwa, Rodziny i Osób Niepełnosprawnych, jak i również Komisji Zdrowia i Profilaktyki. Pani Wiesława Zborow, nadzór merytoryczny w zakresie Komisji Kultury i Zabytków. Pan Mariusz Woda, nadzór merytoryczny w zakresie Komisji Edukacji, Turystyki i Sportu. Każdy z nas w zakresie nadzorów merytorycznych nad poszczególnymi komisjami współpracuje także z przewodniczącymi poszczególnych komisji, którzy są odpowiedzialni za organizację pracy komisji. Członkowie zarządu przekazują uchwały merytoryczne, jak i również informacje związane z pismami, które trafiają do komisji, jak i również odpowiadają na wszelkie wątpliwości, które w tym zakresie się, proszę Państwa, pojawiają. Ta struktura organizacyjna zarządu pozwala nam na sposób bardzo płynny prowadzić prace związane z działalnością zarządu Rady Dzielnicy 18. W zakresie, proszę Państwa, 6 kadencji 2012 roku zarząd podjął 50 posiedzeń, w których podjął 26 uchwał, w tym 14 uchwał w sprawie delegowania radnych oraz 12 uchwał merytorycznych w zakresie uchwał, które były wydawane w okresie wakacyjnym, kiedy to Państwo powierzyliście nam możliwość wydawania uchwał, które poszerzają kompetencje zarządu. Rejestr tych uchwał i same uchwały są dostępne czy to w Biurze Rady Dzielnicy 18, czy to też dostępne są na stronach internetowych dzielnicy, jak i również stronach internetowych WIP-u, czyli serwisu miejskiego Rady Miasta Krakowa i Miasta Krakowa. W zakresie 6 kadencji odbyło się 13 posiedzeń Rady Dzielnicy 18. Podjęto na nich 187 uchwał, które również, proszę Państwa, są dostępne w tym zakresie na stronach internetowych, jak i również w rejestrze Rady. Sprawozdanie z realizacji planu rzeczowo-finansowego, czyli budżetu, który obsługuje dzielnicę, otrzymaliście Państwo do wglądu z rozbiciem na poszczególne klasyfikacje budżetowe i poszczególne paragrafy, które są związane z wydatkowaniem naszych środków finansowych. Ten budżet, który był przez nas przyjmowany w roku 2011 na rok 2012, wynosił 40 tysięcy złotych. Wydatkowaliśmy z tego 37 163 zł 99 groszy. Niestety decyzją pisma pana prezydenta miasta Krakowa o numerze podanym w sprawozdaniu z dnia 12 września nastąpiły pewne ograniczenia w sprawie wydatków. Ja na to pismo będę się jeszcze Państwu powoływał, jak i również to Państwo mieliście to pismo do wglądu w zakresie
trwania roku 2012 przedstawione i przekazane. Tu także w tym sprawozdaniu to pismo się pojawi. Nie byliśmy, proszę Państwa, w stanie zawrzeć umowy na dodatkowe prace zlecone do obsługi naszego sekretariatu. Jak Państwo wiecie, duża ilość pism, jakby również rozległość naszej dzielnicy i duża ilość mieszkańców, która jest w naszej dzielnicy, powoduje to, że niestety od wielu, wielu lat mamy osobę, która prowadzi nasze biuro, panią dyrektor Małgorzatę Kowalską, jak i również staramy się zawsze pomóc osobom, która wspomaga jej pracę. W tamtym roku udało się nam zawrzeć umowę zlecenie tylko i wyłącznie na te prace pomocnicze na okres 10 miesięcy, 2 miesiące niestety nam przepadły ze względu na tą umowę, na to pismo pana prezydenta, które już wcześniej wspominałem. Chcieliśmy także w tamtym roku, wystąpiliśmy o to z tego budżetu naszego zakupić projektor multimedialny, który w dzielnicy, proszę Państwa, jest niezbędny, mają we wszystkie dzielnice miasta Krakowa. Niestety tu również ze względu na pismo, które pan prezydent wystosował 12 września, ten zakup nie był możliwy. Stąd, proszę Państwa, nie mogliśmy dokonać wydatkowania wszystkich tych środków finansowych, które były w naszym budżecie w kwocie 40 tysięcy złotych i realizacja na poziomie 37 163,99. Jest tu również, proszę Państwa, naprawa telefaksu. To jest zobowiązanie, które wynosi 455 zł. W tej sytuacji uległ awarii nasz telefaks. Przedstawiono go do naprawy w zakresie konserwacji bieżącej urzędu i po informacji zwrotnej okazało się, że urząd sam jest w stanie go naprawić, a później jednak przyszła informacja, że trzeba zapłacić fakturę, która w kwocie wynosi 455 zł. Biorąc pod uwagę wcześniejsze ustalenia, nie zgodziliśmy się na płatność tej faktury, skąd ona tutaj wisi, więc pewnikiem będzie ona, proszę Państwa, zapłacona przez urząd w zakresie działań, które są związane z działaniami urzędu. Proszę Państwa, budżet Rady Dzielnicy 18 na rok 2012 przedstawił się następująco. Jak Państwo wiecie, środki, które są przeznaczane na działalność dzielnicy, to środki priorytetowe i środki bieżące. W zakresie środków priorytetowych są to środki wolne, czyli Rada Dzielnicy sama wskazuje zadania związane z realizacją tychże środków. W zakresie środków powierzonych są to środki, które są wydzielone i wskazane zadania do realizacji. W tamtym roku na zadaniach priorytetowych, w środkach priorytetowych mieliśmy, proszę Państwa, kwotę 552 tysiące złotych. Na środkach powierzonych w zakresie poszczególnych zadań mieliśmy sobie następujące kwoty. Lokalne wydarzenia kulturalne kwota 21 tysięcy złotych, budowa i modernizacja ulic lokalnych wraz z oświetleniem 96 tysięcy złotych, problematyka osób niepełnosprawnych 111 tysięcy złotych, program poprawy bezpieczeństwa bezpiecznych 14 tysięcy złotych, prace remontowe w żłobkach 15 tysięcy złotych, prace remontowe w gimnazjach, szkołach podstawowych i przedszkolach 855 tysięcy 600 złotych, budowa, modernizacja, prac remontowych, osiedlowej, szkolnej, infrastruktury sportowej i rekreacyjnej 91 tysięcy złotych, tworzenie zielonych sferów wraz z małą infrastrukturą 321 tysięcy złotych, modernizacja ulicy Jordanowskiej 344 tysiące złotych i prace remontowe dróg chodników i oświetlenia 1 853 800. Daje to nam razem kwotę 3 722 400 tysięcy złotych. Po podsumowaniu cały budżet dzielnicy w tamtym roku, czyli w 2012 roku, wynosił 4 274 400 złotych. I tutaj, proszę Państwa, muszę powiedzieć z uporowaniem w odniesieniu do budżetu na ten rok, że jest on znacznie niższy w stosunku do tego budżetu, który był w tamtym roku, ale niestety pan prezydent tak rozdzielił środki i tak wskazał realizację zadań dla poszczególnych dzielnic odnośnie środków priorytetowych i powierzonych, bo i w jednych, i w drugich środkach budżet na ten rok jest dużo mniejszy. Jeżeli chodzi o realizację zadań priorytetowych, proszę Państwa, planowana kwota to 552 tysiące złotych, która to kwota była realizowana do dnia 31 grudnia 2012 roku. Łącznie zrealizowaliśmy zadania na kwotę 538 603 zł. Proszę Państwa, na kwotę, która jest niezrealizowana, składają się następujące środki, które nie zostały wykorzystane ze względu na środki poprzetargowe i ze względu na pismo pana prezydenta z dnia 12 września 2012 roku. Środki niewykorzystane to zakup samochodu, na który daliśmy, zablokowaliśmy w naszym budżecie, bo
Budżet to jest tylko wydatkowanie i wskazanie zadania do realizacji, kwotę 35 tysięcy złotych. Pozostało po przetargu kwota 4232 zł. Na materiały promocyjne, które chcieliśmy także wykonać z informacji z mieszkańcami, pozostała kwota 2215 zł. I proszę Państwa, także duża kwota, która została z wymiany okien po odliczeniu podatku. Było to zadanie realizowane przez Zarząd Budynków Komunalnych na Muzeum Czynu Zbrojnego na Osiedlu Górali, kwota 1402,44 zł. Tutaj musimy również pamiętać o tym, że pozostała kwota, która jest tą różnicą w zakresie 552 tysiące do 538 603 zł, to kwoty, które są z pozostałych zadań, gdzie mamy już bardzo małe resztówkowe zadania związane z realizacją. One są od złotówki do powiedzmy 500 zł w zakresie poszczególnych zadań, które były realizowane przez różne jednostki, którym powierzyliśmy realizację zadań w zakresie priorytetów i wskazywaliśmy im zadania po oczywiście uzgodnieniu tych zadań z tymi poszczególnymi jednostkami. Zadania, które zostały wskazane, proszę Państwa, jako priorytetowe przez Radę Dzielnicy 18 zostały zrealizowane w 94,37%. Tym samym wydaje się, że zarząd gospodarował bardzo rozsądnie, optymalnie środkami, które zostały mu powierzone poprzez uchwały Rady Dzielnicy 18. Do zadań, proszę Państwa, priorytetowych należały zadania, które były związane z zadaniami przekazywanymi na szkoły, przedszkola, czyli inaczej mówiąc, na zadania kulturalne w tym zakresie, sportowe. Tutaj na przykład macie Państwo zadania związane z przekazaniem przedszkolakom bezpiecznych przedszkolach kamizelek odblaskowych, macie zadania z przeglądu twórczości przedszkolaka, macie zadania z wydarzeń sportowych, czyli Małopolska Liga Mistrza, następnie różne inne wydarzenia sportowe, które odbywały się na halach sportowych poszczególnych szkół, jak i również na przykład na Compound Zone. Współfinansowaliśmy, proszę Państwa, z naszych zadań priorytetowych także zadania związane z pomocą tym osobom, które są najuboższe, a szczególnie dzieciom. Tutaj na przykład zadanie związane z realizacją wakacji, które było realizowane przez MOPS. Proszę Państwa, wszystkim naszym realizatorom naprawdę należy serdecznie podziękować za to, że dołożyli wszelkich starań, aby zrealizować te zadania w sposób najlepszy, w jaki można było je zrealizować, i za to, że starali się wydatkować te środki priorytetowe w sposób taki, który byłby najbardziej optymalny w zakresie wydatków, które były im przekazane. Proszę Państwa, zrealizowaliśmy także dwa zadania duże, które były realizowane w zakresie uchwał zgłoszonych przez Rady Dzielnicy 18. Jest to Nowokucki Dzień Sportu. Proszę Państwa, impreza, którą staramy się realizować cyklicznie, kierujemy ją do przede wszystkim rodziców, kierujemy ją do dzieci, kierujemy ją, proszę Państwa, do mieszkańców Nowej Huty. Staramy się zapewniać jak najbardziej atrakcyjne zabawy, które są możliwe podczas tego Dnia Sportu. W tym roku, proszę Państwa, były pokazy ze sztuk walki realizowane przez takie małe sprawy, jak tutaj Państwo macie na zdjęciach, jak i również przez bardziej dorosłych już karateków, czy też innych uprawiających sztuki walki. Były występy oczywiście na scenie, którymi bardzo ekscytowały się mamy, tatusiowie, a przede wszystkim bym powiedział babcie i dziadkowie, bo to dla nich były bardzo gorące występy związane z występami dzieci z naszych przedszkoli. Tutaj także należy podziękować panią dyrektor w przedszkoli, że nie zawiodły, były w trakcie tej organizacji. Były, proszę Państwa, również takie urządzenia zabawowe, które dawały troszeczkę adrenaliny tym małym dzieciom. Była policja, była straż miejska, była również, proszę Państwa, straż pożarna i ze szkoły aspirantów, jak i również z naszych ochotniczych straży pożarnych, za co także serdecznie im dziękujemy, że byli z nami i nie zawiedli w zakresie realizacji właśnie tego Dnia Sportu. Szczególne podziękowania tak naprawdę należy skierować na ręce pana dyrektora Mirosława Łączki, dyrektora MOS-u, który był głównym organizatorem tychże Dni Sportu. Chciałbym także skierować takie podziękowania na ręce moich współpracowników, czyli najbliższego mojego współpracownika pana Wody i pana Kowalika w zakresie organizacji, dołożenia wszelkich starań, aby ten Dzień Sportu się odbył i żeby on był tak udany, jak, proszę Państwa,
w roku 2012, abyśmy w kolejnych latach mieli takie same imprezy. Kolejna impreza, proszę Państwa, która była wydatkowana ze środków priorytetowych, to Nowogrodzka Wigilia Pokoleń. Dwudniowa impreza, która była związana z tak naprawdę skierowaniem uwagi takiej szczególnej na te rodziny wielopokoleniowe w naszej dzielnicy oraz najbardziej potrzebujących w naszej dzielnicy. Staraliśmy się im stworzyć przez chwilę taki klimat wigilijny, klimat związany z taką chwilą spotkania z innymi ludźmi, a nie samotności tylko i wyłącznie Państwa w domu. Na tej wigilii zgromadziliśmy prawie 350 osób. Każde dziecko, które było na wigilii, otrzymało od Mikołaja prezent świąteczny. Był występ zespołu, tutaj występował jeden z członków starego zespołu Zwiastun Mobilsko-Szklanogórskiego. Bardzo też dziękujemy za to, że uświetnił nam te nasze spotkania wigilijne, mówię dwa, ponieważ to były dwa dni. Dziękuję również księdzu proboszczowi z osiedla teatralnego, Wyzyniakowi, za to, że był z nami, błogosławił, jak i również innym gościom, którzy byli w trakcie tych dni razem z nami, a przede wszystkim, mówię razem z nami, ale mam, proszę Państwa, na myśli tych ludzi, którzy uczestniczyli w tych wigilijnych spotkaniach, czyli tej wigilii pokoleń Nowej Huty, w bardzo godnych i komfortowych warunkach mogli spożyć taką krótką wigilijną wieczerzę wspólnie. Dziękuję szczególnie organizatorom, tutaj organizatorami ze strony Rady Dzielnicy 18, jak i również tym organizatorom, którzy realizowali to zadanie i wskazywali mi do realizacji tych zadań. Był to Ośrodek Kultury Norwida, jak i również Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Te dwie organizacje, te dwie jednostki gminne naprawdę ze sobą bardzo dobrze współpracowały i bez nich tak naprawdę jakość tych dni wigilijnych nie byłaby taka, jak tu, proszę Państwa, widzimy. Chciałbym podziękować również współpracownikom tutaj w zakresie Rady Dzielnicy, czyli Pani Jastrzębskiej, jak i również Pani Bąk za to, że dołożyły wszelkich starań, aby ta wigilia pokoleń odbyła się, proszę Państwa, w taki bardzo atrakcyjny, przystępny sposób dla wszystkich tych, którzy byli potrzebujący. Szanowni Państwo, zadania powierzone, tutaj mamy troszeczkę więcej elementów związanych z tymi zadaniami powierzonymi, ponieważ one dzielą się na określone elementy. Tu także Państwo macie podane w sprawozdaniu, jaki był plan każdego z zadania, ale również macie Państwo podany procent realizacji tych poszczególnych zadań. Pozwólcie Państwo, że na początek podniosę się do tych zadań, które nie zostały w pełni zrealizowane, czyli nie ma stuprocentowej realizacji w tych zadaniach. Jest to zadanie prace remontowe szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli. Realizatorem był Zeo Wschód. Kwota planowana 855 600 zł. Kwota wydatkowana 825 212,83. Wykonanie w procentach 96,45. Kolejne zadanie, proszę Państwa, program poprawy bezpieczeństwa bezpiecznych Kraków, realizowany przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego oraz Straż Miejską. I tu, proszę Państwa, w tym zakresie mieliśmy kwotę 14 000 zł, która była wydatkowana. Wydatkowano niestety tylko 5 000 zł, realizacja 35,71. I ostatnie zadanie, które też nie jest zrealizowane 100%, to jest zadanie budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej, szkolnej, infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Kwota wydatkowana 91 000 zł, realizacja na poziomie 45-67%. Całość zadań, proszę Państwa, w związku z tymi trzema zadaniami, zadań powierzonych została realizowana w wysokości 89,85%, czyli też można powiedzieć, proszę Państwa, że zarząd dołożył wszelkich starań, aby te zadania były zrealizowane w taki sposób, aby były zadowalające w zakresie ich realizacji. To, co dotyczy niezrealizowanych zadań, niestety nie zależało od nas, tylko było uzależnione od zakresu związanego z zadaniami i realizacją oraz blokadą tych zadań i realizacji przez Pana Prezydenta Miasta Krakowa. Pan Prezydent Miasta Krakowa w dniu 12
września 2012 roku skierował na ręce wszystkich dyrektorów wydziału biur jednostek organizacyjnych według rozdzielnika pismo, w którym wskazał, które zadania, proszę Państwa, można realizować, a które zadania nie można realizować. Dokładnie w punkcie pierwszym macie Państwo, wstrzymując dzień 12 września 2012, zawierając wszelkich nowych umów i tak dalej, macie Państwo te rzeczy, które nie są możliwe do realizacji od dnia 12 września 2012 roku. Macie Państwo również te punkty, których ograniczenia nie dotyczą w zakresie wydatków. Wydatki można było realizować w zakresie opłat i kosztów sądowych, egzekucyjnych, odszkodowań, realizacji prawdziwie powiatowego centrum zarządzania kryzysowego, realizacji zadań związanych z gotowością bojową, na przykład dla ochotniczych straży pożarnych, realizacji niezbędnych zadań związanych z bieżącym utrzymywaniem budynków, samochodów i systemów informatycznych gminy miejskiej Kraków. Każdy dyrektor mógł, proszę Państwa, podjąć się realizacji zadania po wcześniejszej analizie zadania, które zostało mu jeszcze do realizacji, jak i również, proszę Państwa, w zakresie wpisania na wniosku, który był przedstawiany przez Radę Dzielnicy, czy też przez jednostkę, która realizowała to zadanie, określonej formuły, która pozwalała na realizację tego zadania. W dniu 17 września 2012 roku Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic skierowała na ręce przewodniczących dzielnic następujące pismo, w którym wskazała, jak możliwe jest realizacja poszczególnych zadań, oczywiście, proszę Państwa, w zakresie tylko i wyłącznie elementów związanych z decyzjami tymi, które leżą po stronie kompetencyjnej dyrektorów jednostek realizujących. Jak Państwo widzicie, tylko i wyłącznie do realizacji były przekładane takie wnioski, które miały anotację, akceptacja po uwzględnieniu wytycznych z pisma i tak dalej w zakresie tego pisma pana prezydenta z dnia 12 września 2012 roku. Zadania, o których mówimy, proszę Państwa, w zakresie braku ich realizacji odnośnie zadań, które mogły być jeszcze zrealizowane, to zadania w zakresie prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli, realizator ZEO Wschód. I tutaj, proszę Państwa, kwoty resztówkowe, które pozostały nam do realizacji, to jest kwota około 30 tysięcy złotych. Niestety, z uwagi na to pismo, nie mogliśmy tych kwot już przeznaczyć na inne zadania, które mogłyby być wykonywane w poszczególnych jednostkach. Mieliśmy takich jednostek bodajże, jak dobrze pamiętam, 9, w których te kwoty nie zostały wydatkowane do końca i zostały poprzetargowe. Następnie, proszę Państwa, kwoty związane z budową, modernizacją prac remontowych osiedlowej szkoły infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Jak Państwo pamiętacie, w pierwszej kolejności przekazaliśmy całość tej kwoty na realizację boiska na osiedlu Centrum D. To już była druga jak gdyby uchwała, ponieważ w 2011 roku też chcieliśmy to zrobić. Okazało się, że nie możemy, pan prezydent zablokował nam te środki. Tu w tym momencie okazało się po konsultacjach z ZIS-em, że środków nie możemy przekazać na to boisko z uwagi na to, że nie ma realizatora. Prowadziliśmy rozmowy z wieloma realizatorami, którzy nie chcieli się podjąć, przepraszam, nie realizatora, tylko operatora. Prowadziliśmy rozmowy z wieloma operatorami w sąsiedztwie, którym proponowaliśmy przejęcie tego boiska. Niestety nikt nie chciał się podjąć przejęcia tego boiska. Problemem jest to, że to boisko jest, proszę Państwa, niewymiarowe, tak naprawdę nie nadaje się ani do koszykówki, ani do siatkówki, ani do piłki nożnej. Jest to boisko, które kiedyś było boiskiem hokejowym. No, tak naprawdę nikt nie chciał się podjąć do tego, aby być jego operatorem. Tym samym zdecydowaliśmy się jako Rada przekazać środki finansowe na szkoły w zakresie infrastruktury szkolnej, a proszę Państwa, szczególnie na sale gimnastyczne. I te środki poszły na salę gimnastyczną w szkole 88, na salę gimnastyczną w szkole 37, na salę gimnastyczną w szkole 80. Zostały, proszę Państwa, zrealizowane tylko i wyłącznie zadania dla szkoły numer 80. Z uwagi na to, że te zadania były zadaniami obejmującymi zadania dotyczące infrastruktury elektrycznej sali gimnastycznej, czyli takiej, które zagrażały bezpieczeństwu, stąd adnotacje zostały zrealizowane i te 25 tysięcy złotych, bo każda ze szkół otrzymała 25 tysięcy złotych, zostały wydatkowane. Zostało, proszę Państwa, 50 tysięcy złotych, które niestety nie udało nam się już przekazać ze względu także na to pismo, na inne zadania, które mogliśmy wskazać. Zrealizowaliśmy także, proszę Państwa, w ramach tego punktu zadań powierzonych 16 tysięcy złotych projekt na boiska
poliuretanowe przy zespole szkół specjalnych numer 14 na osiedlu sportowym. No i będziemy się, proszę Państwa, ubiegać o środki finansowe, aby te boiska były poliuretanowe. Jest to taki troszkę tańszy sposób związany z realizacją prac dotyczących poprawy jakości boisk betonowych przy naszych szkołach podstawowych i gimnazjach, które możemy spokojnie, proszę Państwa, w tym zakresie przeprowadzać. Więc tak jak już wspomniałem, realizacja zadań powierzonych na poziomie 89-85%. Oczywiście, proszę Państwa, prace remontowe szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli. Macie Państwo tutaj kilka fotografii z realizacji tych zadań w przedszkolach czy też szkołach odnośnie malowania, odnośnie poprawy elementów związanych z tarasami przedszkolnymi, które przeprowadzaliśmy, albo, proszę Państwa, odnawiania sanitariatów. Te prace trwają i są, proszę Państwa, przeprowadzane sukcesywnie przez Radę Dzielnicy od wielu lat. One poprawiają jakość tego, aby w szkołach naprawdę uczniowie mieli dobre warunki, nie tylko i wyłącznie do samej nauki, ale również do takiego przebywania w tych szkołach, żeby się dobrze w nich czuli. W zakresie prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia, proszę Państwa, była ta kwota wydatkowana w wysokości 1 853 800 zł plus 96 000 zł na budowę i modernizację ulic lokalnych wraz z oświetleniem. Tutaj Państwo macie również pewne zdjęcia z wykonanych prac w zakresie wewnątrzosiedlowej architektury, jak i również zewnątrzosiedlowej obrońców krzyża, jak i również budowy przez utwardzenie pasów zieleni, miejsc postojowych na naszych osiedlach. No niestety, proszę Państwa, mogę już dziś powiedzieć, że zakres związany z utwardzeniem terenów zielonych nie będzie możliwy do realizacji odnośnie tego roku. W zakresie modernizacji wielkanocnych ogródków, jak również tworzenia modernizacji, utrzymania zieleńców, także, proszę Państwa, staraliśmy się wskazać kilka zadań związanych z tymi ogródkami. Tutaj na przykład macie Państwo osiedle teatralne, osiedle szkolne w zakresie realizacji zadań. Jak Państwo widzicie, są to te duże urządzenia zabawowe, które są wielofunkcyjne i dostępne szczególnie dla tych mniejszych i troszeczkę starszych dzieci. Staramy się również na każdych placach zabaw ogródka jordanowskich realizować zadania związane z takimi urządzeniami, które są dostępne także dla dorosłych. No i tutaj też one, proszę Państwa, są dostępne dla naszych, Szanowni Państwo, mieszkańców. Tutaj w tym miejscu chciałbym szczególnie podziękować, tak naprawdę skierować podziękowania na ręce mojego zastępcy, pana przewodniczącego Józefa Szuby, jak i również dwóch przewodniczących komisji, którzy uczestniczą w bardzo intensywny sposób w zakresie realizacji tych zadań, czyli pana Jerzego Dańca, jak i również pana Więcława Jonsza, odnośnie tego zakresu związanego z infrastrukturą, zakresu związanego z planowaniem. Włączy się też bardzo intensywnie pan Czesław. Proszę Państwa, kolejne zadanie powierzone to zadanie powierzone związane z lokalnymi wydarzeniami kulturalnymi. Mieliśmy kwotę 21 tysięcy złotych na to zadanie. Były to dożynki dzielnicowe, które były realizowane w osiedlu Ruszcza. Tutaj włączyło się społeczeństwo Ruszczy do realizacji tych dożynek. One były związane z obchodami 700-lecia parafii. Jak Państwo wiecie, to 700-lecie parafii odbyło się w czerwcu. Nasze dożynki odbywały się, proszę Państwa, w sierpniu. Jak zawsze były imprezą, która była kultywowaniem tradycji naszych ziem tutaj i osiedli peryferyjnych. W tym zakresie, proszę Państwa, dziękuję szczególnie mojemu współpracownikowi, pani Wiesławie Zborok, jak i również pani dziennicy za to, że włączyły się w organizację od strony Rady Dzielnicy. Tu także należy podziękować Ośrodkowi Kultury za realizację tych zadań, które były realizowane właśnie w zadaniach powierzonych kulturalne wydarzenia lokalne dożynki. I proszę Państwa, zadania powierzone to także zadania, które są związane z osobami niepełnosprawnymi, czyli problematyką osób niepełnosprawnych. W tym względzie ja oczywiście, proszę Państwa, wskazuję na działalność naszej grupy wsparcia, która funkcjonuje tutaj na terenie dzielnicy 18. Pokazuję Państwu takie fajne zdjęcie, kolaż, który był przygotowany przez osoby związane z grupą wsparcia, które pokazuje radość, szczęśliwość tych dzieci, które jeżdżą na te wakacje, które my staramy się współfinansować, bo proszę Państwa, Rada Dzielnicy tylko i wyłącznie współfinansuje taki wyjazd związany z dziećmi niepełnosprawnymi i powiem szczerze, bardzo jestem szczęśliwy, że mogłem jako radny podnosić rękę do tej pory
i wskazywać to zadanie do realizacji. Tu także dziękuję tym wszystkim, którzy są zaangażowani w tą grupę wsparcia. Dziękuję paniom z grupy, która zajmuje się osobami niepełnosprawnymi i tym, które współpracują także w zakresie Komisji Zdrowia i Profilaktyki, ponieważ to też jest ważne, abyśmy razem wspomagali te działania dotyczące osób niepełnosprawnych. Dziękuję pani przewodniczącej Małgorzacie Bąk i pani przewodniczącej Ciężar za tą współpracę z panią Krystyną Szczęsną. Proszę Państwa, w roku 2012 również realizowane były zadania, które są zadaniami związanymi z umową społeczną. W zakresie realizacji tychże zadań objętych umową społeczną zostały poniesione nakłady finansowe w zakresie zadań kompensacyjnych na kwotę 6 060 000 zł, 2,58 zł. Szczegółowy zakres związany z realizacją tych zadań pozwolę sobie Państwu teraz tutaj przedstawić. Spróbujemy to powiększyć, tak żebyśmy troszeczkę więcej, proszę Państwa, widzieli, ale oczywiście przybliżę Państwu te elementy związane z tymi działaniami dotyczącymi zespołu w zakresie kompensat. Proszę Państwa, zadania były realizowane w zakresie następujących punktów. Sala gimnastyczna Osiedlu Słonecznym 12, przy zespole szkół integracyjnym nr 5 jest w tym momencie w stanie wykończenia. Tak naprawdę w tym roku już będzie oddawana. W czerwcu 2012 poniesione nakłady to jest 2 999 905 zł. Oczywiście, proszę Państwa, kwota wpisana do budżetu miasta Krakowa, jak Państwo widzicie, w cyklu wieloletnim. Następnie, proszę Państwa, udało nam się dokończyć boisko, które było zaczęte w 2010 roku. Staraliśmy się o uzyskanie środków. Udało się środki uzyskać, kwota 814 978 zł. Szkoła postulowa nr 88 na osiedlu Szklany Dom. Proszę Państwa, poprawiono drogę dojazdową do Fortu Mobiła, kwota 10 346. Kanalizacja na ulicach Wołodyjowskiego, Grąby, Sardyńskiego, Granicznej, Jagienki, Kmicica, łączna długość 775 metrów bieżących, kwota poniesiona 900 tysięcy złotych, przyłącza wyciągowe w ilości 3 sztuk oraz kanalizacyjne w ilości 35 na osiedlu Mogiła i Lesisko, kwota 209 824, jak również rowy przydrożne i rowy melioracyjne w osiedlach Branice, Wyciąże, Chałupki, Wolica, Mogiła, poniesione nakłady finansowe w wysokości 995 964, jak również dokończenie stanowiska pompowego na osiedlu Wolica, poniesione nakłady finansowe 128 983, w sumie 6 060 000 zł, 2 zł, 58 groszy. Proszę pamiętać, że to są zadania, które zostały wyspecyfikowane przez osobę obsługującą, czyli sekretariat zespołu zadaniowego, który obsługuje posiedzenia zespołu w tym zakresie. Proszę Państwa, tu również chciałbym powiedzieć, że zarząd w zakresie działań dotyczących poprawy wizerunku związanego z wskazywaniem tych środków, które są środkami wydatkowanymi przez Radę Dzielnicy 18, przesłał pismo do wszystkich jednostek, z którymi współpracuje i którym przekazuje środki w zakresie używania informacji dotyczących o wydatkowaniu środków ze strony Rady Dzielnicy 18, jak i również przesłał odpowiednie informacje, w jaki sposób należy umieszczać opis dotyczący wydatkowania tych środków, jak należy posługiwać się logiem dzielnicy, tak abyśmy, proszę Państwa, byli przez te organizacje wskazywani jako osoby, które współfinansują ich wydarzenia, które oni realizują, czy też współfinansują ich zadania, które oni realizują. Oczywiście, proszę Państwa, ci, którzy wydatkują nasze środki, stosują się do tych zapisów, umieszczają w odpowiednim miejscu nasze logo, jak i również przekazują pozostałe informacje dotyczące współfinansowania zadań ze środków Rady Dzielnicy 18. Proszę Państwa, to tyle w zakresie sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2012 zarządu dzielnicy 18. Przechodzimy, proszę Państwa, do dyskusji nad sprawozdaniem. Bardzo proszę się zapisywać do dyskusji. Pani Ciężak, pan Poręcki, pani Stabryła, pani Frankiewicz.
Dziękuję bardzo. Pani Ciemniak, bardzo proszę. Ja mam kilka uwag. Nie ma osób, chcę bezpośrednio rozmawiać z przewodniczącym. Niestety brak jest widocznej informacji w przypadku nieobecności przewodniczącego na dyżurze. W poprzedniej kadencji taka informacja była wywieszona na drzwiach dzielnicy, tak aby każdy mieszkaniec mógł się z nią zapoznać. Na informacji była wskazana osoba, która zastępowała przewodniczącego na dyżurze. Mieszkańcy byli informowani, kiedy w najbliższym terminie będzie obecny przewodniczący. Zbyt rzadkie dyżury przewodniczącego. Gdy wypadnie wolny dzień lub jakieś spotkanie we wtorek, na kolejny dyżur czasem trzeba czekać parę tygodni. Brak jakichkolwiek remontów chodników na niektórych osiedlach. Takie działanie uważam za nieetyczne. Niektóre okręgi wyborcze są całkowicie pozbawione środków finansowych. W poprzedniej kadencji były prowadzone remonty i inwestycje we wszystkich okręgach, po części z pieniędzy Rady Dzielnicy, po części ze środków w ramach rekompensat za spalanie. Niektóre okręgi otrzymywały większe środki, inne mniejsze, ale nie było okręgu, na którym nie byłyby prowadzone jakieś prace w ciągu kadencji. Otrzymaliście Państwo na ten temat informacje na początku kadencji od radnego Poręckiego. Teraz mamy Państwo odpowiedź, dlaczego nie udało się wyremontować chodnika na osiedlu sportowym 26. Gdyby środki otrzymywały tylko osoby z koalicji, na pewno chodnik ten byłby już dawno wyremontowany. Brak obecności przedstawicieli dzielnicy na niektórych istotnych dla mieszkańców zebraniach, jak na przykład na pierwszym spotkaniu dotyczącym remasztuzacji. Na imprezie Rady Dzielnicy Nowogódzki Dzień Sportu honorowy patronat objął radny miasta Krakowa Tomasz Urynowicz, do czego nie miał uprawnień. Jest to bardzo duży nietakt wobec przewodniczącego Rady Miasta Krakowa. Mamy wyraźne przepisy, które określają, kto może obejmować honorowe patronaty. Jeszcze na końcu uwaga, odsłuchałam nagranie, na którym występował pan Kowalik na Komisji Edukacji Rady Miasta Krakowa. Przedstawił się tam pan jako przewodniczący Komisji Edukacji dzielnicy 18, a nie mieszkaniec dzielnicy 18, co sugerował pan na ostatniej sesji. To znacznie zmienia kontekst pana wypowiedzi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Radny Polewski. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, ja mam kilka pytań, ale najpierw pozwolicie może sprawozdania. W zadaniach priorytetowych, co tam, jak pan przewodniczący przedstawił, 552 tysiące. Nie zrealizowano, oczywiście to jest nieduża kwota, bo jeżeli 94,30% to jest nieduże, to jest 4232 zł. Ale jest jednak to jakaś kwota. Natomiast troszeczkę dla mnie jest nieuzasadnione to, co pan przewodniczący mówił, że środki finansowe zablokował pan prezydent. Mi się wydaje, że w dniu dzisiejszego roku wiemy, czy od ubiegłego roku, że prawie w każdym roku, nie mówię na początku kadencji, tam 92 czy 94, ale zawsze pan prezydent takie środki blokował i to jest normalnie u niego robione w ten sposób, bo jeżeli gdzieś finansów brakuje, to wiadomo, że zabiera dzielnicę i przerzuca wtedy gdzie indziej finanse. W związku z tym nie zrealizowanie danych zadań, tylko zrealizowanie 35,71%, tak jak program poprawy bezpieczeństwa, to dla mnie to jest nieuzasadnione absolutnie. Tak samo i budowa, modernizacja pracy, remontu osiedlowej szkolnej, infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, również 45,67%. Dla mnie to jest absolutnie nieuzasadnione i tego uzasadnienia absolutnie nie przyjmuję tego sprawozdania. To jest jedna sprawa. Jeżeli miałbym się teraz odnieść do pracy zarządu pana przewodniczącego, jeżeli Państwo pozwolicie, to zacznę może od nawet ostatnio na sesji Rady Miasta Krakowa była taka dyskusja, bardzo mocna dyskusja, pan przewodniczący go usłyszał. Dotyczy wyrażenia zgody na likwidację dwóch placówek oświatowych przez Radę Dzielnicy 18 Nowa Huta Gimnazjum. 45 na siedlu Willowym i LO16 na siedlu Willowym 35 przy ulicy Bulwarowej. Oczywiście w tym imieniu wystąpił pan Andrzej Kowalik, przedstawił się, jak już moja koleżanka mówiła, Mirosława Ciężak, przedstawił się jako przewodniczący Komisji Edukacji i Sportu. I dla mnie, tak jak dla pozostałych radnych miasta Krakowa, jest to jednoznaczne, że reprezentował Radę Dzielnicy 18. Chyba sobie nikt inaczej tego nie pomyśli. Że pan przewodniczący o tym powiedział za chwilę, za dwa tygodnie, ja mam nagranie oczywiście dokładnie to, co pan przewodniczący Andrzej Kowalik wtedy powiedział. Jeżeli będzie taka potrzeba, to mogę otworzyć. Bądź w każdym razie chciałem powiedzieć panie przewodniczący jednoznacznie, że absolutnie pan Andrzej Kowalik nie występował w moim imieniu jako radnego i jako członka Komisji Edukacji. I to jest bardzo, bardzo naganne. Takich rzeczy chyba w żadnej dzielnicy się nie robi jak w naszej dzielnicy. W
wszystkie dzielnice, gdzie były zamykane placówki, czy likwidacje placówek, stanęły, że tak powiem, murem za placówkami, poza dzielnicą 16, tam jest inna sytuacja. Nawet na wzgórzach Czesławickich, gdzie była placówka do zamknięcia, tylko na dwa osiedla została obroniona. I teraz, jak pan zapewne wie, autopoprawka pana prezydenta, co było na ostatniej sesji mówione, autopoprawka pana prezydenta wprowadza, zresztą to państwo się, że tak powiem, wymyślili, że zespół szkół nr 19 miał się znajdować w LO 16 na Wildowym 35, a tutaj autopoprawką pana prezydenta jest wprowadzone, że będzie urząd pracy przeniesiony z ulicy Wywozowej. Na boisku sportowym, które jest wewnątrz osiedla, planowany był do zrobienia parking. Dobrze, że na razie tak się stało, że zostało to zrobione na 2 tygodnie. Jaka będzie decyzja, nie wiadomo. Bądź w każdym razie radnych miasta Krakowa wszystkich, bez względu na przynależność, decyzja była jednoznaczna, że budynki wszystkie po likwidowanych przedszkolach nie mogą spełniać innego zakresu, jak tylko edukacyjnego. To znaczy, powinny iść pod szkolnictwo. Stało się inaczej. Pan prezydent ma takie prawo. W związku z tym, jeżeli zostanie poparte to prawo, a jest taka możliwość, że większość Rady Miasta może poprzeć, w związku z tym jest to możliwe do zrealizowania. Uważam, że to jest bardzo naganne i nasze stanowisko, jednoznaczne tutaj mówię stanowisko oczywiście kolegów i koleżanek moich, jest takie, żeby ten proceder przerwać całkowicie i tu się mają wypowiedzieć komitety rodzicielskie, czy rodzice ewentualnie, czy rady rodziców, mieszkańcy i dyrektorzy szkół. Ja sobie po prostu nie wyobrażam, żeby w miejscu boiska funkcjonującego przy szkole gimnazjum 45, żeby był zrobiony parking, a takie po prostu założenia były. To jest jedna sprawa. Może by się udało, żeby nawet nie przeszło to odrzucenie tego, jeżeli pan prezydent by się nie zorientował, że remont tego budynku szkoły i przystosowanie go do urzędu pracy przeniesionego z Wąwozowej, to jest kwota prawie 7 milionów złotych. A w Łodzi za 7 milionów złotych postawili na urząd pracy. W związku z tym myślę, że tutaj pan prezydent został przekonany bardzo dokładnie, że taką decyzję podjął. To jest jedna sprawa, drodzy państwo, jeżeli chodzi o placówki oświatowe i edukację. Jeżeli chodzi, drodzy państwo, o zadania realizacji zadania rekompensat w zamian za budowę ZTP przy ulicy Giedroycia. Poprosiłem pana prezydenta Tadeusza Trzmiela, żeby zrobić takie spotkanie, ponieważ zespół zadaniowy praktycznie nie funkcjonuje absolutnie. I zwróciłem się do niego z prośbą i zapytałem grzecznie, czy mam wystąpić w interpelacji, czy go poprosić normalnie, żeby takie spotkanie się odbyło. Najpierw, żeby to był pan przewodniczący Rady Dzielnicy 18, pan dyrektor Skubida, pan prezydent Trzmiel i ja, żebyśmy uczestniczyli w tym i przygotowali przykładowo zakres zadań na 2013 i to, co zostało zrealizowane, co pan przewodniczący przeczytał w roku 2012. Spotykam pana prezydenta za jakiś czas i mówię, panie prezydencie, co z tym spotkaniem naszym? Pan prezydent odpowiada mi w ten sposób. Proszę pana, pan przewodniczący Moryc mi powiedział, że pan się nie chce spotkać z nim. Zaskoczyło mnie to troszeczkę, że ja się nie chcę spotkać, jak to była moja propozycja, żeby stworzyć najpierw ten zespół, powołać w czwórkę, a później zrobić zespół zadaniowy, żebyśmy się wszyscy mogli spotkać już przygotowani, że tak powiem. No niestety, ja panu prezydentowi i panie prezydencie, to jest niemożliwe, ponieważ jako się pana prezydenta o takie spotkanie. Dobrze, zrobimy zespół zadaniowy, to jest zespół zadaniowy. I teraz, drodzy państwo, ponieważ na ostatnim spotkaniu były takie zarzuty nieprawdomówne do mnie, że nie robiło się nic u koalicji, czy tam inaczej, czy u opozycji, to chciałem powiedzieć tak, jeżeli państwo pozwolicie. W okręgu pani Mitki rekompensa została zrobiona za 750 tysięcy złotych, a normalne remonty, priorytety za 108 770 zł. U pana Janusza, i to są dokumenty, u pana Janusza Więcława było zrobione za 6 500 000 złotych rekompensat i 167 811 zł. U pana Stanisława Moryca, obecnie pana przewodniczącego, było zrobione za 223 760 zł. Mogę tu przytoczyć wszystkich pozostałych radnych, również i z koalicji. I zwróćcie państwo uwagę, że są jeszcze mniejsze kwoty, niby w koalicji. W związku z tym to, co państwo
to, co Państwo po prostu robicie. Oczywiście bardzo nieładnie, ale powiem, że robicie to w imię swoje, bierzecie to na własne swoje sumienie. Jesteście lepszymi radnymi, bo was inni mieszkańcy wybierali, nas wybierali inni mieszkańcy. Ja Wam gratuluję, życzę wszystkiego najlepszego, żebyście się w tym dobrze czuli. Drodzy Państwo, następna sprawa, ogródki jordanowskie. Postawiono piękny smoczy skwer przy Hemsegu. Ja pytam Pana Przewodniczącego, bo miał wpływ na to, żeby nie stawiać tego smoczego skweru, zresztą wydał opinię jako Rada Dzielnicy, jako zarząd pozytywną do budowy tego smoczego skweru, tylko wyremontować ogródki jordanowskie, gdzie tylko dobrych ogródków jordanowskich, do zabawy, które nie stwarzają zagrożenia dzieciom, na 36 w sumie w dzielnicy 18 jest 11 dobrych ogródków. Na 15 mamy przygotowaną dokumentację. W związku z tym wydaje mi się, że jakby te środki finansowe, które zostały wybudowane z smoczy skwer za 911 tysięcy złotych przeznaczyć na ogródki, ja nie mówię czy wszystkie, ale tam jest dokumentacja, to pewnie by to było lepsze dla tych dzieci i mieszkańców. Niestety, tak się stało, poparliście Państwo tą ideę, też sobie weźcie to, że tak powiem, na własne sumienie, jak macie oczywiście, ale mam nadzieję, że wszyscy Państwo macie. Drodzy Państwo, i następna sprawa to jest, powiem tak, taka jest ocena zarządu, moja oczywiście, i z przykrością należy stwierdzić, ale taka jest prawda, drodzy Państwo. Jedno, co powiem, co Pan Przewodniczący, można mu pogratulować, wykonuje dobrze, to mówienie nieprawdy, PR super, zresztą słuchaliśmy dzisiaj, oglądaliśmy, no i intrygi, które oczywiście są niesione wśród radnych i tak dalej. Niestety, ja nie prawdę, bo nie ma wody jeszcze. Pan Przewodniczący zapomniał o pracy w samorządzie, czy w ogóle administracji państwowej. To jest, Szanowny Panie Przewodniczący, służba, gdzie Pan ma służyć ludziom i my też, a nie, żeby Panu służyli ludzie. Niestety jest inaczej, ale powiem tak, ryba się psuje od głowy, w związku z tym wcale się nie dziwi. I na koniec, ponieważ Pan Andrzej Kowalik lubi takie nam, że tak powiem, czasami przepowiedni mówić, ja mam taką wspaniałą przepowiednię. Pewna kobieta oskarżała się przed świętym Filipem Neriuszem, że odmawia bliźnich i mówi nieprawdę. Duchowny rozpoznał, że przyczyną grzechu była roztrzepanie i lekkomyślność. Penitentka za pokutę polecił kobiecie kupić na targu zabitą i oskubaną jeszcze kurę. Następnie miał wyjść z nią na miasto, na spacer i podczas tego spaceru kurę powoli oskubać z piór. Po zakończonej pokusie miała wrócić do spowiednika. Kobieta uczyniła tak, jak spowiednik nakazał, po czym wróciła i zameldowała wykonaniu polecenia. Ach, rzekł święty, wiernie spełniłaś pierwszą część rozkazu lekarza twojej duszy. Wypełnijże teraz drugą, a będziesz zupełnie uzdrowiona. Wróć na to samo miejsce, skąd przychodzisz, obejdź te same drogi, po których idąc skubałaś kurę i pozbieraj wszystkie pióra, które rozrzuciłaś po drodze. Ależ to niemożliwe, zadała kobieta, to niewykonalne. Rzucała pióra bez zastanowień po obydwu stronach drogi. Wiatr je rozrzucił po polach, a widzisz, córko, odpowiedział zakonnik. Obmowa to rzecz tego samego rodzaju, co pióra, które zbrania się zbierać po rozsypaniu. Twoje niebaczne słowa również rozeszły się w różnych kierunkach. Idź do gonie, jeśli możesz, pamiętaj i nie powinien. Dziękuję Panie Przewodniczący. Dziękuję bardzo. Panie Radny, proszę. Ja chciałam krótko, zaznaczam, że ja oceniam działania, a nie osoby, nie ludzi. Wszystkich lubię, jednych bardziej lubię, ale tutaj chcę zaznaczyć, że absolutnie nie mam zamiaru oceniania ludzi. Jest mało pieniędzy na realizację poszczególnych zadań. Ja między innymi otrzymałam taką odpowiedź, że istnieje możliwość realizacji remontu chodnika przy bloku numer 2 na osiedlu Centrum B w 2012 roku, co w naszym stopniu poprawi bezpieczeństwo pieszych w tym rejonie. No i na tym się skończyło. Pieniędzy jest mało, no i tak ciągle to słyszymy. Podczas gdy nasz sympatyczny najgorszy radny, pan Adam Krzton, chwalił się i całkiem, i to mi się podoba, wielkie brawa mu się należą, że powstanie Narodowe Centrum Rugby. Tak, więc być może trzeba by było poprosić o współpracę pana Adama
ze względu na to, że mimo, że to jest narodowy centrum, to znacznie mniej pieniędzy daje. Chyba około, proszę mnie poprosić, 3 miliony daje tylko Ministerstwo Sportu, natomiast nasz Kraków, który jest ubogi, który wstrzymuje pieniądze, daje ile? 5 milionów? 8 milionów. Cała inwestycja. Cała ta. Więc wygląda na to, że na pieniądze są, czyli tylko trzeba umiejętnie o nie zabiegać. I być może trzeba by było poprosić o współpracę pana Adama. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani radnej Stapyle. Bardzo proszę pani radna Frankiewicz. Tak, z uwagą wysłuchałam, bo pan przewodniczący przedstawił swoje sprawozdanie i mogę powiedzieć, no po prostu jestem zachwycona. A zachwycona jestem propagandą sukcesu, panie przewodniczący. Te stroje krakowskie, te kamizelki odblaskowe, no po prostu mnóstwo zdjęć, mnóstwo wody, tylko jakoś młyn nie ruszy. Ja powiem tak, panie przewodniczący, o jednej sprawie, która jest dla mnie bulwersująca, którą próbowałam przepchnąć już półtora roku, a mianowicie sprawa, która dotyczy bezpieczeństwa dzieci w dzielnicy, bo ja się nie będę dochodziła o to już, że pani radna Mitka jest delegowana na konkurs dyrektora do przedszkola, który jest w moim okręgu wyborczym, co traktować należy jako zwykłą, ordynarną szykanę wobec mojej osoby. Z powodów oczywistych dotyka mnie taka sytuacja. Nie będę się o to dochodzić, ale państwo możecie sobie sami opinię na ten temat wyrobić. Też to rozważcie w swoim sumieniu państwo koalicją i państwo członkowie zarządu tej koalicji rządzącej. Natomiast ważniejszą dla mnie sprawą jest sprawa piosku z alkoholem na osiedlu na Skarkie, który to piosk z alkoholem znajduje się nie w moim okręgu wyborczym, ale z racji funkcji przewodniczącej Komisji Prawa i Porządku Publicznego tą sprawę usiłuje przepchnąć od wielu miesięcy. Panie przewodniczący, ja panu tutaj zarzucam absolutnie opieszałość w tej sprawie, ponieważ sprawa została przeze mnie ruszona w jesieni bodajże 2011 roku. W 2012 styczniu była z mojej inicjatywy wizja lokalna. To była notabene jedyna delegacja, na którą byłam delegowana w ubiegłym roku. I dzisiaj dostaję co, proszę państwa, pismo z ZIKIT-u, znajduję w swojej skrzynce, które dotyczy z mapką elegancko zakreśloną, to jest właśnie dzieło pana przewodniczącego, czyli niezrealizowane dzieło, jak to bezpiecznie pokonują dzieci drogę ze szkoły 80 i drogę ze szkoły muzycznej koło piosku z alkoholem. Tak się załatwia, panie przewodniczący, przez ZIKIT sprawy, kiedy nie ma się determinacji w działaniu tak ważnym. No, obiecywaliśmy dyrektorom jednej szkoły, dyrektorom drugiej szkoły, że sprawę załatwimy, sprawa jest zamknięta i taka pozostanie. I druga sprawa, bulwersująca również, nie dotyczy mojego okręgu wyborczego, ale tak sobie chadzam i patrzę po osiedlach, to tylko tam, nie tylko zauważam brud i bałagan na wszystkich osiedlach, nie tylko na ogrodowym folie rozłożonym na trawniku, ale na wszystkich osiedlach wyjątkowy bruk, trudno wszędzie, widocznie już tak musi być. Chodnik na osiedlu na Wandy, między Wandy, nie chodnik, tylko uliczka między Wandy i Willowem, uliczka i chodnik. Nietknięte, dziura na dziurze, wspominałam, prosiłam, niemal błagałam, zróbcie coś tam, bo tam mieszkają starzy ludzie, najstarsze osiedle są się nietknięte. Natomiast owszem, robione, czym się pan chwali, panie przewodniczący, kilkoma zrobionymi chodnikami? Niech pan pokaże zdjęcia tych, które nie są zrealizowane. I wtedy będziemy mogli powiedzieć, że pan uczciwie przedstawia sytuację, jaka jest w dzielnicy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z państwa radnych? Pan radny Marama, proszę. Znaczy ja może zacznę od przedstawienia opinii do sprawozdania przez Komisję Rewizyjną. Wielokrotnie już były takie próby, żeby do tej komisji wyszedł ktoś z opozycji, żeby ta komisja była bardziej wiarygodna. No ale okazuje się, że nie ma takiej woli większości rządzącej tutaj w każdej dzielnicy. Po wysłuchaniu tej opinii, oczywiście ona jest w dwóch zdaniach zawarta i odsyłana do materiałów jakichś źródłowych, że komisja tam wszystko przepatrzyła i wszystko jest idealnie. Nie spotkałem nawet żadnego wniosku, który czy zalecał, czy jakieś no ideał zarządu, można powiedzieć, niespotykany na skalę, na tym, a tu się okazuje, że dwa zadania były niewykonane i to w dosyć znacznych kwotach, bo jeżeli tam jest 30 parę procent, nie 40, a pan przewodniczący tu mówi właśnie, a to resztówka jakaś została.
24 tysiące to wyższa. No pewnie, że tak, pęboże takiego na tłoku słów można takie coś słowo rzucić i wszystko to unika penalnie. Druga sprawa, to drodzy Państwo, z Komisji Rewizyjnej. Czy Was nie zastanowiło nad jedną rzeczą, bo ja to któryś rok z kolei powtarzam, że sprawozdania z wykonania budżetu dzielnicy, czyli to sprawozdanie finansowo-rzeczowe, to podlega opinii komisji. To jest kompetencja rewizyjna. Natomiast jeżeli chodzi o sprawozdania merytoryczne, one powinny być rozpatrywane tak samo na komisjach merytorycznych, czyli Komisja Infrastruktury w swoim zagadnieniu, bezpieczeństwa, zdrowia i tak dalej. I tak się to robi, bo odniesienie statutowe jest jednoznaczne, że powiela się to, co jest w statucie Rady Miasta i procedury takie są. W Radzie Miasta, gdzie uchwala absolutorium dla prezydenta, to się rozpatruje te wszystkie zagadnienia merytoryczne na wszystkich komisjach. I to mówię już od któryś raz z kolei, a tu widać, że trzy osoby mają po prostu pełną jakby władzę do wyrażania opinii w imieniu rady. To jest ta sprawa. Natomiast jeżeli chodzi o sprawę tej propagandy, no bo to pan przewodniczący ładnie mówi, no to tu można w zasadzie wszystko, prawie pół godziny przeszło, to cośmy dostali, no to pan to powiedział, nie? No to myśmy to mieli na piśmie. A te rzeczy, które właśnie były kontrowersyjne, żeby je wyjaśnić, dlaczego czegoś nie zrealizowano, no to no nie zrealizowano i nic. I pismo prezydenta. No ale pismo prezydenta, to co Państwo, ukazuje się 12 września. A to 12 września to jest 9 miesięcy, można było to wykorzystać. Tylko jaki jest powód? To jest któryś rok z kolei. Powtarzam. Teraz uchwały Komisji Edukacji są poprawiane któryś raz z kolei. Ile tych uchwał jeszcze innych, co dotyczyło problemu? Jeżeli teraz jest w kwietniu uchwała, ona dojdzie, to jest maj. Zanim tam się zrobi procedury, to będzie wrzesień i prezydent znowu ciachnie pieniądze. I to jest właśnie błąd w działaniu i ja nie wiem, czy to jest zrobione specjalnie, bo to tak wygląda na to, że to jest jakoś specjalnie robione, żeby budżet tam łatać prezydentowi. No. Bo no, nie potrafię wytłumaczyć, bo to któryś rok z kolejny. Nie ma tej determinacji, żeby przycisnąć i od stycznia już jak jest budżet uchwalony przez Radę Miasta, żeby wszystko było podopinane na urzędnikach, wydziałach, czy tam w ZIKIT-cie, czy gdzieś, wymóc szybką realizację tych zadań. I ostatnia sprawa, to mam takie pytanie. Wyremontowaliśmy za ponad milion chodników. Ile metrów tych chodników była i jaka cena metra kwadratowego? Bo to jest ważne, bo to ładnie można powiedzieć 100%, tylko ile metrów i jaka cena metra kwadratowego? To bym chciał wiedzieć, bo to są istotne rzeczy, a nie to, co pan mówi. Dziękuję uprzejmie. Czy mogę jeszcze ja zabrać? Jeszcze z Państwa, niech się wydarzy głos. Pani radna kancelarii, bardzo proszę. Ja mam taką drobną uwagę. Pan tu tak pięknie dziękował swoim współpracownikom. Słowo uważam totalnie nie na miejscu w moim odczuciu. Natomiast ja pomimo wielokrotnych moich próśb o informowanie mnie o jakichś ważnych wydarzeniach, nie zostaję informowana w żadnym, o żadnych terminach, no chyba, że już jest zapisany wolny wniosek na posiedzeniu komisji. Kuriozalna sytuacja jest taka, że wnosiłam o wizję lokalną w moim okręgu, oczywiście na którą nie zostałam zaproszona, poproszona o uczestnictwo, a poinformowano mnie jedynie, że ta wizja odbyła się. Także troszeczkę nie jest, znaczy to jest bardzo nie w porządku. I oczywiście zgadzam się z moimi przedmówcami w 100%. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ktoś jeszcze z Państwa radnych chciałby zapytać? Pani Maria Sajn, bardzo proszę. Mimo moich wniosków, nie są w moim okręgu wykonywane remonty. Skutkuje to znacznym pogorszeniem infrastruktury osiedla,
moim okręgu. Skarżą się mieszkańcy na brak realizacji głównie remontów infrastruktury chodnikowej i parkingowej. Pytam, co dalej panu przewodniczący? Dziękuję bardzo. Kto z państwa radnych jeszcze? Pani radna Rusinos-Ra, bardzo proszę. Ja to samo chciałam powiedzieć, że w moim obszarze nie jest nic zrobione. Sama w sobotę i niedzielę czekam po moim osiedlu, więc zapraszam komisje, które chodziły wcześniej, żeby zobaczyły, jakie dziury, jakie są bezpieczniki poniszczone, jakie są kanały pozalewane wodą, niewyczyszczone. Zieleńce od 3 lat proszę, żeby były gałęzie pościnane, bo oświetlenie, gałęzie wchodzą na oświetlenie, brudne te lampy, więc za chwilę będzie to samo. Złożyłam pismo, czekam na odpowiedź, zobaczymy co będzie. I tak jak mówię, w moim okręgu niestety też nie jest nic zrobione. I czekam, kiedy cokolwiek będzie, choć minimalna jakaś kwota przeznaczona na osiedle, przepraszam, sportowe i mam jeszcze osiedle Górali, co jest zupełnie nic nie zrobione. Nawet nie wiem, czy ktoś tam był i też nie jestem proszona nawet przeglądy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? W zakresie pytań dotyczących sprawozdania merytorycznego i finansowego odnośnie działań zarządu w zakresie roku 2012. Nie widzę, proszę państwa, trudno mi się jest odnieść do wielu uwag, które zostały tutaj zgłoszone przez państwa radnych. Z uwagi na to, że te uwagi nie są uwagami do przedstawionego przez zarząd sprawozdania finansowego i merytorycznego. One obejmują działania, które zadania, sprawy, które toczą się, proszę państwa, na przykład w roku 2013 lub też dotyczą spraw, na które Rada Dzielnicy 18 nie ma wpływu bezpośredniego w zakresie działań, które się w tym momencie, proszę państwa, odbywają. Ale ja rozumiem, że państwo tutaj zechcieliście w swoich uwagach, które były zgłoszone tak bardzo licznie przez wszystkich państwa, czyli panią radną Ciężak, pana Premskiego, panią radną Stabrywę, Frankiewicz, Marandę, panią Katarzynę Kapelak-Legut, panią Sejdę i panią Gusinowską, odnośnie wszystkich rzeczy, które są tutaj poruszone. Staram się znaleźć w jakiś sposób wspólny mianownik, żeby połączyć te pytania, ale ja może zacznę od tego, co tu zostało wyartykułowane przez pana radnego Marandę w zakresie elementów dotyczących spraw związanych z opinią komisji rewizyjnej, opinią do jednolitego sprawozdania w zakresie komisji, która tu była przygotowana, ale tylko i wyłącznie od strony zarządu dzielnicy się tutaj nie mogę odnieść oraz odnośnie pytań, które pan zwracał do nas, do zarządu w zakresie tego, że przekazujemy w jakiś sposób zadania do budżetu i środki do budżetu. Ja powiem w ten sposób. Zarząd przedstawia swoje sprawozdanie w zakresie działalności finansowej i działalności merytorycznej zgodnie z regulaminem statutem Rady Dzielnicy 18 i przedstawia je na ręce komisji rewizyjnej. Nie przypominam sobie, ale kiedykolwiek to sprawozdanie było rozpatrywane na innych komisjach w zakresie poszczególnych posiedzeń tychże komisji. Radni każdy otrzymuje takie sprawozdanie do skrytki, może się z nimi zapoznać, z tym sprawozdaniem może go przeglądnąć, ale z informacji, które już wcześniej powiedziałem, państwo nie zapoznaliście się z żadnym załącznikiem, który był dołączony do sprawozdania, więc nie chcieliście państwo zapoznać się z wszystkimi informacjami, które przedstawiliśmy wszystkim państwu radnym odnośnie tego, dlaczego nie udało się wydatkować wszystkich środków finansowych w zakresie trzech zadań, szczególnie zadań dotyczących realizacji zadań powierzonych. Przypominam sobie, że w tamtym roku państwo powiedzieliście, że te świstki papieru, które dostaliście, są niewystarczające w zakresie informacji, którą państwo uzyskaliście.
tym roku dostaliście Państwo bardzo szeroką informację na temat tego, co zrobił zarząd odnośnie działań merytorycznych, odnośnie działań finansowych. I także jest to źle, ponieważ ja osobiście, ale i również zarząd, zostaliśmy tutaj w jakiś tam sposób przedstawieni, że uprawiamy PR. Nie widzę tutaj PR-u, ponieważ wszyscy Państwo, jak tutaj siedzicie, jesteście członkami Rady Dzielnicy i doskonale jesteście zorientowani w działaniach zarządu i Rady Dzielnicy, bo sami podejmujecie odpowiednie uchwały, które są uchwałami merytorycznymi, a my tylko jako zarząd te uchwały realizujemy w zakresie działań związanych z działalnością Rady Dzielnicy 18. Państwo podejmujecie te uchwały, ja również jestem członkiem tej Rady, ale wypowiada się w tym momencie jako osoba będąca członkiem także zarządu, pani radna Frankiewicz. I tutaj no, trudno Państwu w jakiś sposób dogodzić w tym zakresie, ale no, macie Państwo prawo, macie Państwo prawo do tego, aby w odpowiedni sposób. Szanowni Państwo, ja naprawdę chciałbym, abyśmy chociaż jeden raz uszanowali siebie nawzajem jako ludzi. Jak Państwo żeście mówili, to ja nie przeszkadzałem ani nikt inny, bo nie słyszałem żadnych szmerów, żeby ktoś przeszkadzał, a z drugiej strony, jak ja mówię, to Państwo staracie się mi przeszkadzać. Jeżeli Państwo nie chcecie odpowiedzi na pytanie, to generalnie nie muszę tych odpowiedzi udzielać, bo przecież Państwo i tak macie wyrobione już zdanie na ten temat i Państwo wiecie, jakie będą odpowiedzi na te pytania, które Państwo postawiliście. No, generalnie można odnieść wrażenie, że Państwo jesteście tak jak były prezydent Kwaśniewski, który zna pytania i zna odpowiedzi. Państwo także w tą stronę już zdążacie w tym momencie. Szanowni Państwo, idąc dalej tutaj w odpowiedzi na to, co pytał Pan Maranda, proszę mi wierzyć, że naprawdę jako zarząd dokładamy wszelkich starań związanych z tym, aby wszystkie zadania były realizowane i wielokrotnie spotykamy się z tymi, którzy są realizatorami tych zadań, aby te zadania zrealizować, ale niestety nie zawsze udaje się przekonać realizatorów do tego, aby zadania były realizowane. Nierzadko też te zadania są nam blokowane przez inne osoby, które nie do końca sprzyjają temu, aby zadania były zrealizowane. Nie potrafię dziś odpowiedzieć na pytanie, ile metrów i jaka cena w zakresie realizacji zadań odnośnie infrastruktury była zrealizowana, ale na pewno otrzyma pan taką odpowiedź po przeanalizowaniu tych zadań, które były zrealizowane. Też nie wiem, wiceprzewodniczący, ponieważ ta odpowiedź powinna być precyzyjna. Pan przewodniczący mówi zakres, który jest, bo rzeczywiście ten zakres pan przewodniczący zna, zajmuje się nim, ale to jest pewien przedział. Jak pan wie, w zakresie zadań infrastrukturalnych zadania odbywają się odnośnie chodników, które mają powiększoną nośność i słabszą nośność, więc tutaj nie można jednoznacznie powiedzieć, jaki to jest, jaka jest cena i za ile metrów, dlatego też taka odpowiedź zostanie panu radnemu przygotowana i przedstawiona pisemnie przez nas. I tutaj na pewno pan taką informację od nas uzyska. Jeżeli zaś chodzi o sprawy dotyczące pytań, które były tutaj zgłoszone przez panią Frankiewicz, powiem szczerze, osobiście nie widzę w tym, co ja przedstawiłem, ani w tym, co przedstawił zarząd odnośnie sprawozdania, czegoś takiego jak propaganda sukcesu. Pokazaliśmy tylko, że są pewne zadania, które są przez nas realizowane, że te zadania są bardzo dobrze przyjmowane przez mieszkańców, ale w żadnym wypadku, proszę Państwa, nie użyłbym określenia propaganda sukcesu, bo to, że zrealizowaliśmy zadania dotyczące budżetu zadań powierzonych tylko w 90%, to wcale nie jest to w jakikolwiek sposób dobre. Jeżeli popatrzę na strukturę związaną z tymi zadaniami, to zadania, które są zadaniami
na remonty szkół, to jest, proszę Państwa, 3% do 100. To nie jest jakaś wielka kwota, która byłaby w zakresie tego budżetu. Jeżeli popatrzyłbym na to w odniesieniu do poszczególnych placówek oświatowych, to tak naprawdę na każdej placówce oświatowej zostało po przetargu około 1000 złotych. Wydaje się, że nie jest to kwota, która byłaby wielką kwotą w zakresie tych działań. Jeżeli zaś chodzi o zadania dotyczące infrastruktury sportowej, to także wyjaśniłem Państwu chyba w sposób bardzo jasny, dlaczego nie byliśmy w stanie zrealizować tych zadań. Mogę tutaj odnieść się do zadań, które są w zakresie działania komisji pani radnej Frankiewicz, która informacje związane z wydatkowaniem tych zadań otrzymywała na komisji i komisja przyjmowała te informacje, które do niej wpływały, ponieważ 25 października zostało skierowane pismo na ręce pani przewodniczącej Frankiewicz w zakresie działań związanych z bezpiecznym Krakowem, w którym to piśmie rozpatrywali odnośnie zadań właśnie tych powierzonych priorytetowi w zakresie Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Pani przewodnicząca przedstawia informacje na komisji. Komisja przyjęła to do wiadomości i przyjęła wyjaśnienia, które ja udzielałam, jak i również w zakresie pisma z 17 października także pismo zostało skierowane na ręce pani przewodniczącej i także komisja przyjęła do wiadomości te wyjaśnienia, które były. Dlatego dziwię się, że dziś Państwo podnosicie to jako element, który jest możliwy do realizacji przez zarząd, gdzie wskazywaliśmy, że dyrektor Wydziału ówczesny Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, pan Adam Młot, w zakresie uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 18 lipca 2012 roku wskazuje, że wydatki publiczne powinny być dokonywane w wysokości terenu wynikających z wcześniejszych zobowiązań i że te płatności muszą być realizowane w zakresie tylko i wyłącznie tych zobowiązań, które są w danym bieżącym roku do zrealizowania. I również wskazuje na to, że jeżeli chodzi o zadania powierzone w zakresie bezpiecznego Krakowa, nie można realizować tych zadań, ponieważ one naruszyłyby zasady wykonania budżetu miasta Krakowa, czyli to, co pokazał pan prezydent. Powiem w ten sposób, że jeżeli słyszę słowa pana radnego Porybskiego, równocześnie radnego miasta Krakowa oraz byłego przewodniczącego tejże dzielnicy, to dziwię się, że mówi pan o tym, że pan prezydent blokuje środki na gminy. Pan prezydent co roku w jakiś tam sposób stara się ograniczać wydatkowanie środków finansowych przez dzielnice, ale w poprzednich latach to wydatkowanie było na poziomie 99% z uwagi na to, że pan prezydent w bardzo nikły sposób wykorzystywał swoje prerogatywy związane z zablokowaniem tych środków. Również dziwię się, że pan stara się włożyć w moje słowa, które tutaj do Państwa powiedziałem, które mówię na każdej sesji, że są one kłamstwem, ponieważ wydaje mi się, że to w tym momencie jest daleko idące i jest to z pana strony pomówienie. Jak i również z pana strony pomówieniem jest to, że w jakikolwiek sposób ja osobiście, jak i członkowie zarządu oraz inni radni zajmują się intrygami w zakresie Rady Dzielnicy 18. Dziwię się bardzo, ponieważ myślę, że w tym zakresie możemy spojrzeć razem w lustro i zobaczymy, kto z nas zobaczy więcej intryg, które ktoś drugi robi, bo ja osobiście żadnych intryg nie robię. Jeżeli pan uważa, że zarząd dzielnicy, przewodniczący robi intrygi, no to chyba w takim wypadku należy te sprawy zgłosić, przedstawić do komisji etyki, czy też do komisji rewizyjnej w tym zakresie i wyjaśnić, ponieważ to również ociera się, panie radny, o elementy związane z elementami dotyczącymi tego, że w odpowiedni sposób poprzez takie sugestie wskazuje pan
że mogą być naruszone moje dobra osobiste, jak również członków zarządu. Myślę, że to jest za daleko idący wniosek. Jeżeli zaś nie, no to chciałbym od Pana usłyszeć jednak intrygi, jak i również inne fakty, które są faktami plotkarskimi z zakresu funkcjonowania przewodniczącego Rady Dzielnicy 18, jak i również członków zarządu, ponieważ tak jak mówię, takie słowa godzą w dobre imię nas wszystkich, którzy jesteśmy w zarządzie, a i również godzą w dobre imię innych radnych, a tym samym w dobre imię Rady Dzielnicy 18 jako instytucji. Szanowna Pani Radna Ciężak, rzeczywiście w 2012 roku nie odbył się mój dyżur jeden raz, który był dyżurem bez informacji dla mieszkańców. Każdy inny dyżur, który odbywał się, albo była wywieszona informacja, że nie mogę się spotkać z mieszkańcami, albo też były odpowiednie zastępstwa w tym zakresie. Jestem również dostępny, wbrew temu, co tutaj insynuował Pan Radny Borzewski, dla mieszkańców i to, że jestem przewodniczącym, to, że jestem radnym od tak wielu lat, zawsze traktowałem jako służbę i nie jest to dla mnie żaden element związany z tym, że ja jestem przewodniczącym, a wszyscy inni są osobami, którzy muszą do mnie stukać, pukać, tylko jestem po prostu dostępny. Można zadzwonić do sekretariatu. Mój numer telefonu jest bez żadnego problemu podawany przez panią dyrektor biura. Każdemu, kto dzwoni, powie o tym, że może mój numer telefonu podać. Jak trzeba, to mieszkańcy do mnie dzwonią i rozmawiam z nimi albo telefonicznie, albo też się spotykam poza terminami związanymi z dyżurami. Bywają takie dyżury, gdzie ja jestem na tych dyżurach i nie ma na przykład żadnego mieszkańca i takie jest prawo mieszkańców. A są też takie dyżury, gdzie mieszkańcy się ze sobą umawiają na konkretną godzinę. I niekoniecznie jest to godzina urzędowania mojego dyżuru, ale na przykład po tych godzinach spotykamy się, rozmawiamy i nie ma jakiegoś większego problemu, żeby się ze mną skontaktować, dlatego też osobiście nie zgadzam się z tym elementem dotyczącym zarzucania, że dyżury przewodniczącego są niedostępne dla mieszkańców. Chciałbym również powiedzieć Pani Radnej, że dyżury odbywa Pan zastępca przewodniczącego, który jest zawsze dostępny na tych dyżurach. Dyżury odbywają również członkowie zarządu w zakresie swoich dyżurów i są dostępni i tu, i gdzie indziej. I z tym nie ma żadnego problemu odnośnie dostępności czy też mojej, czy Pana Przewodniczącego Szuby w jakichkolwiek kontaktach z mieszkańcami. Nierzadko jeździmy na spotkania z mieszkańcami w określone miejsca, gdzie mieszkańcy chcą się z nami spotkać i z nimi się spotykamy. Dlatego tu akurat powiem, że odrzucam tą sugestię Pani Radnej, że nie uczestniczę ja w dyżurach, czy też nie uczestniczą w dyżurach członkowie zarządu. Jeżeli chodzi o remarszrutyzację, to w zakresie remarszrutyzacji tych spotkań było tak wiele, że trudno mi odnosić się, o którym spotkaniu Pani Radna mówi, ponieważ zespół w składzie Pan Przewodniczący Szuba i Pani Zborok uczestniczy na bieżąco w wielu spotkaniach dotyczących remarszrutyzacji. Tak, ostatnio tu było takie spotkanie odnośnie mieszkańców Ruszczy i cały czas jak gdyby staramy się korygować elementy związane z remarszrutyzacją, szczególnie jeżeli chodzi o osiedla peryferyjne, z uwagi na to, że tam jest jakby największy brak związany z tymi elementami dotyczącymi, proszę Państwa, braku i synchronizacji komunikacji miejskiej. Następnie tutaj Pani Radna odnosi się do patronatu, który został udzielony przez Pana Radnego Miasta Krakowa Tomasza Ulenowicza odnośnie patronatu dotyczącego Dnia Sportu. Powiem tak, że odbyłem rozmowę na ten temat z Panem Przewodniczącym Kośmiderem. Nie widział on żadnych przeszkód, aby Pan Tomasz Ulenowicz był tą osobą, która
objęła patronat nad tym wydarzeniem, czyli nad nim z sportu. Ale oczywiście to jest tylko moje słowo i moja rozmowa, którą z panem przewodniczącym Bośmiderem. To jak najbardziej jest tylko słowo przeciwko słowu. Co do procedury, jak najbardziej ma pani rację, że osobami, które obejmują te patronaty, jest pan prezydent i pan przewodniczący Kośmider. Tak jak mówię, tutaj nie było żadnego zgrzytu pomiędzy panami, ani panem przewodniczącym Kośmider, ani pani radnym. Ja osobiście nie znam, żeby w jakikolwiek sposób było to naganne, aby pan przewodniczący Kośmider z tego powodu kierował sprawę do Komisji nie wiem, Etyki Rewizyjnej Rady Miasta i w jakikolwiek sposób na ten temat rozmawiał. Nagranie z Komisji Edukacji w zakresie połączonych działań związanych, też połączenia szkół, czyli gimnazjum nr 45 i liceum nr 16, to też tak pytanie, które było postawione i przez pana przewodniczącego Porębskiego, jak i również przez panią radną, Ciężak. I pytanie tak naprawdę nie do sprawozdania za 2012 rok, bo to jest rzecz, która, jeżeli już mamy przyjmować, to bardzo bieżąca, ponieważ odbywa się w ciągu ostatnich 3 miesięcy. No a jeżeli rozmawiamy o sprawozdaniu z tamtego roku, to na pewno tutaj pan radny Marantla zechce zauważyć, że trudno rozszerzać ten czasookres na kolejne miesiące, ale jak najbardziej w ostatnim etapie sesji dotyczącym spraw związanych z oświadczeniami komunikatami odniosę się do tych uwag, które zostały tutaj przytoczone przez państwa radnych i nie zostawię ich bez odpowiedzi. Pytanie odnośnie, czy też to chyba bardziej stwierdzenie Narodowego Centrum Rugby, proszę państwa, środki finansowe wydatkowane z budżetu miasta Krakowa, wydatkowane i popierane przez Radę Dzielnicy 17. My także, myślę, nie jesteśmy w jakimś tam stopniu tutaj w tym zakresie przeciwko takim działaniom, ale tak jak mówię, przede wszystkim Dzielnica 17 i budżet miasta Krakowa w zakresie Narodowego Centrum Rugby. Jeżeli już, to należy pytanie skierować do pana przewodniczącego Madeja albo do osoby, która jest jakby osobą pomysłodawcą Narodowego Centrum Rugby i dotującą to zadanie pana radnego Tomasza Urylowicza. W tym zakresie, proszę państwa, to zadanie nie jest realizowane od dzisiaj, tylko to zadanie jest realizowane od wielu, wielu lat. Narodowe Centrum Rugby, i tutaj na pewno pan radny Porębski pamięta, byłoby zadaniem zrealizowanym na terenie dzielnicy 18. Gdybyśmy tutaj na terenie dzielnicy 18 wiele lat temu znaleźli odpowiednią działkę, która pozwalałaby na to, aby to Narodowe Centrum Rugby było zrealizowane. Bo to nie jest zadanie, które wypłynęło, proszę państwa, w tamtym roku, tylko to jest zadanie bodajże sprzed 8 lat, jak dobrze pamiętam. Zablokowali temat odnośnie tego działania związanego z Narodowym Centrum Rugby. Więc tutaj tak to wygląda. Jeżeli chodzi o zespół zadaniowy, który nadzoruje prace dotyczące prac związanych z zadaniami za ZTPO, to proszę państwa, ten zespół zadaniowy w tamtym roku spotkał się 3 razy, jak dobrze pamiętam, może się tutaj mylę. Każdorazowo zadania były przedstawiane. Jak państwo widzicie, w zakresie realizacji w tym roku po uzgodnieniach z ostatniego zespołu zadaniowego zostały wpisane zadania do budżetu miasta Krakowa. Myśmy ze swej strony wystąpili z odpowiednimi uchwałami, które zostały wpisane do tegoż budżetu miasta Krakowa. No tutaj też powiem tak, dziwię się, ponieważ pan radny Porębski nie uczestniczył w żadnym zespole w tamtym roku zadaniowym. Nie wiem dlaczego nie uczestniczył, a dzisiaj nagle znajdujemy go jako pierwszego orędownika, który chce, aby ten zespół był zwoływany. W zakresie ostatniego naszego spotkania w tamtym roku uzgodnienie, które było wszystkich członków, mówiło o tym, że w pierwszym kwartale 2013 roku taki zespół się odbędzie, więc on jest realizacją wcześniejszych ustaleń. Nie wiem, dlaczego pan przewodniczący byłej kadencji, pan radny miasta Krakowa
Pan Borecki nie uczestniczył w zespole zadaniowym, trudno mi jest powiedzieć, ponieważ na zaproszenia, które każdy z nas otrzymuje, nie jako osoba, która jest każdorazowo zapraszana na te spotkania zespołu zadaniowego. Jeżeli chodzi o pytanie postawione przez panią radną Frankiewicz, osiedle na Skarpie, z Alkoholem, jak pani widzi, nie ma z naszej strony żadnej opieszałości w działaniu. Staramy się zrealizować to zadanie. Już po raz kolejny korespondujemy z GID. Po raz kolejny staramy się wskazać, aby to zadanie było zrealizowane. To pismo, które pani dostała, to jest element naszej korespondencji z GID-em i działań w tym temacie. Myślę, że z mojej strony to tyle na odpowiedzi, bo oczywiście też nie możemy przedłużać w tym zakresie, a może jeszcze państwo radni będą chcieli w drugim trybie zadać pytania. Przypominam, że drugi tryb to po minucie, żeśmy nie przedłużali. Czy pan przewodniczący coś chciałby dodać? Tak, oczywiście. Pani radna, państwo, pan radny? To bardzo proszę. Pan radny Porowski, jeszcze raz, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Druga wypowiedź. Króciutko, przed lustrem możemy stanąć w tej chwili, jeżeli pan tak uważa. Już panu odpowiadam na pytanie. Wyraźnie stwierdziłem i siedzący na tej sali chyba dobrze słyszeli. W 5 minutach pan potrafi przekręcić. Oświadczyłem tak. Taka jest ocena, przepraszam, jedno co, za co przewodniczącemu można pogratulować. Przewodniczącemu, nie zarządowi i nie członkom rady. I proszę nie przekręcać, nie wkładać słów w moje słowa. Bardzo pana przepraszam. I możemy iść do lustra. To jest jedna sprawa. Takich spraw mógłbym mieć setki. Ale nie będę, bo mam ich tylko minutę. To jest jedna sprawa, panie przewodniczący. I przepraszam, że się uniosłem, ale to mnie troszkę zdenerwowało, bo chcę pan przedostać teraz, nie ma żadnego problemu. Możemy iść do lustra. Druga sprawa. Szanowny panie przewodniczący, to jest taka. Proszę zapytać swojego kolegi siedzącego obok pana, jak wyglądały sprawozdania. Zapraszam przewodniczących komisji, jest jeden przewodniczący komisji, który tu obecnie siedzi i pozostaje również. Nie tylko ich zapraszał przed sprawozdaniem, ale i w ciągu roku i pytał, co jest realizowane. Proszę, komisja rewizyjna co kwartał się spotyka. W związku z tym proszę mnie mówić nieprawdy, panie przewodniczący. Następna sprawa. Tak się działo. Myślę, że potwierdzi pan wiceprzewodniczący, nie będzie się dbał, bo kadencja się tak nie powróci. Tak, w związku z tym musi przechodzić teraz do innej struktury. Panie przewodniczący, zespół zadaniowy. Raz dostałem informację w 2012 roku. Raz. Wtedy co byłem senatorium i ani raz więcej nie dostałem informacji. W związku z tym ja się dowiem dokładnie ile było i czy takie zaproszenia dostałem. Nie dostałem zaproszenia. Powiem raz, dostałem tylko zaproszenia. Żadnego innego nie dostałem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przepraszam za odniesienie. Ale do lustra idziemy. Panie przewodniczący, jak najbardziej pójdziemy do lustra. Zobaczymy, kto się będzie przerwenił. Pani radna Ciężar, bardzo proszę. Kto przystojniejszy? Nie. Obydwa są ładne chłopaki, ale kto mi prawda, to nie. Nie, ja jestem poślany. Chciałam się odnieść do pana wypowiedzi, ponieważ ja bezpośrednio tutaj zaznaczałam, że jest problem po prostu, bo pan bardzo rzadko dyżury, jeśli pan jakieś spotkanie, to żeby się z panem spotkać na oficjalnych dyżurach, które są opublikowane na stronie internetowej, to trzeba czekać parę tygodni. Ja nigdy nie miałam zastrzeżeń do innych członków zarządu, zawsze byli dostępni, nie mam nic zastrzeżeń, jeśli chodzi o sprawy dyżurów. Tylko mówię stricte o pana przewodniczącego. A dlaczego to zaznaczyłam? Ponieważ bardzo wielu mieszkańców zależy, żeby rozmawiać bezpośrednio z przewodniczącym, bo uważam, że ich sprawy są na tyle ważne, że po prostu chcą tylko z przewodniczącym. I ja wiem, że jak z państwem się dowiedzieliśmy, byłam tu parę razy i tak się zdarzyło, że nie było pana przewodniczącego. I razy było tak, że było spotkanie porozumienia dziewictwa wołódzkich, potem był drugi weekend. I potem przyszedł, okazało się, że no to mówię, no to już teraz po drugim weekendzie na pewno będzie pan przewodniczący. Okazało się, że był wtedy pan Woda, no i panowie byli niezadowoleni. No ale to już wyjaśnili. Także chciałam powiedzieć, że no jednak mówię to za tym zależy. I bardzo by było
ważne, żeby jednak taką informację wieszać, że pana przewodniczącego nie będzie i będzie zaszczęcał, no bo naprawdę ci ludzie są rozczarowani. A ostatnio jedna pani na pana czekała godzinę i się nie wiem, czy się podoba, czy nie. I naprawdę było żal, że nie było tej kobiety. No. Dlatego mnie się wydaje, że po prostu prosta rzecz, jak kartka na drzwiach, wiele wyjaśni. Dziękuję. Ja powiem w ten sposób, pani radna, a propos pani pytania, zarzutu w stosunku do mojej osoby, bo interwiu odbywa się dwa razy w miesiącu. Pierwszy i trzeci wtorek miesiąca od godziny 17 do 19. Jestem dostępny także, jak już powiedziałem wcześniej, po telefonicznym umówieniu, spotkanie się w każdym miejscu, nawet godziny są niekiedy wieczorne czy całkowicie poranne. Jeżeli chodzi o ostatnią sytuację, o której pani mówi, to proszę również mówić całą prawdę w tym zakresie. Ta pani czekała w dniu, w którym ja nie mam dyżuru, ponieważ to był drugi wtorek miesiąca, więc ja w tym dniu nie mam dyżuru. Trudno jest mi odgadnąć intencje mieszkańców Nowej Huty, że przychodzą także w drugi, czwarty wtorek miesiąca. No, jeżeli ja miałbym je odgadywać, no to pewnie byłbym tutaj. Z racji tego, że nie miałem, to tak jak każdy z Państwa, jeżeli nie ma dyżuru, a ma jakieś inne swoje zajęcia, to po prostu odbywam te zajęcia. Więc proszę nie przytaczać akurat tej pani, która czekała, ponieważ ona dostała odpowiedź, akurat pan Woda był wystarczający, jak to pani zechciała wcześniej powiedzieć, panowie nie, ale pani dla pani Wody była ok, więc bardzo dobrze, sprawa została załatwiona. Wtedy ci panowie byli bardzo zadowoleni. Pan też. No ale chcieli z przewodniczącym, no bo się okazało, że są pana po kręgu, prawda? Tak. No. Która przyszli o taką sprawę, której jak pani radna wie, dwa tygodnie zaczęła się ta sprawa. Wyjaśnię. Proszę Państwa, pani radna Franki, już bardzo proszę. Panie przewodniczący, tak, dwie sprawy. Odnośnie do tego, co pani radna Ciężak. Tak, nie bywa pan, nie był pan raz. Ja powiem raz, dlatego że co do tego mam pewność stuprocentową, a ponieważ mnie to również dotknęło, pan przewodniczący w ramach tych szykan, które mnie dotykają, również nie był, nie raczył powiadomić mnie w sposób jakikolwiek elektroniczny, SMS-owy czy jakikolwiek inny, że pana nie będzie na dyżurze, a ja razem z panem przewodniczącym dyżuruję, nie jestem może tak popularna nawet na najmniejszym celu jak pan przewodniczący, ale bywam sobie właśnie w te pierwsze wtorki miesiąca i raz pocałowałam klamkę razem z panem kierownikiem ze Straży Miejskiej Malinowskiej, z którym była mówiona, bo pan przewodniczący nie raczył wykonać najdrobniejszego gestu, żeby mnie powiadomić, żebym nie przychodziła, a ona była zimowa, brzydka i ja się wstydziłam za pana przewodniczącego przez strażnikiem miejskim. Natomiast jak chodzi o drugą sprawę, wracam do tego wniosku, bo panie przewodniczący, możecie sobie państwo wszyscy robić już kampanię wyborczą, chwalić się tymi chodnikami, tymi trawnikami, Bóg wie czym. Bez tego da się żyć. Można się potknąć, ale to człowiek tak się mówi, oj zabiłem się, byłbym się zabił, nie zabijemy się potykając się. Natomiast ten kiosk nieszczęsny, to jest sprawa bardzo bulwersująca. Panie przewodniczący, ja pana prosiłam jednego razu, dajemy, przepraszam za użycie takiego określenia, dajemy ciała z tym kioskiem, mogliśmy chociaż napisać i pana prosiłam, żeby pan napisał do dyrektorów szkół wyjaśnienie, dlaczego sprawa się tak ciągnie. Proszę mi nie mówić, że i państwu nie, państwa nie wprowadzać w błąd, że trwa taka normalna procedura korespondencyjna. Powtarzam, prawie półtora roku walczymy z tym kioskiem. A kto się cieszy? Cieszy się właściciel kiosku, bo sprzedaje alkohol dalej. Jest menelstwo, jest obrzydliwie w tym miejscu i dookoła tego miejsca. Piją na boiskach szkolnych, piją pod jedną szkołą, piją pod drugą szkołą, a właściciel dorabia się pieniędzy. Niech on się dorabia pieniędzy, nie mam, nigdy nikomu nie zazdrościłam pieniędzy i nie zazdroszczę i zazdrościć nie będę. Takiej choroby na szczęście nie mam. Natomiast pieniądze tak zdobywane, to niech on sobie zarabia, ale nie w tym miejscu, nie w pobliżu dwóch szkół i jednego muzeum. I w tej sprawie to można by sprawę traktować priorytetowo, bardziej niż te chodniki, trawniki, krawężniki i temu podobne, czy dożynki,
czy jeszcze inne sprawy, drobne dni sportu i WW, jakie wyliczam, żebyście Państwo wiedzieli. Kiosk jest w bardzo bliskim sąsiedztwie dwóch szkół. Jest po przekątnej 42 metry od szkoły, od wejścia do szkoły 80, gdzie jest pełno dzieci. Zygit przysyła, proszę Państwa, taką mapeczkę i pokazuje, jak się dzieciom chodzi bezpiecznie. Chcecie się Państwo zapoznać? Proszę, mogę przesłać. A Pan Przewodniczący mówi, że wszystko się odbywa normalnym trybem. Bagatela półtora roku. A można to pismo, tośmy powinni już mieć rok temu od Zygitu, bo od tego należało i można było zacząć. Pan Przewodniczący zna procedury, wie, jak się takie sprawy załatwia. Więc proszę nie wprowadzać Państwa Rady w błąd. I tu Pani Obserwatorek, że wszystko jest normalnym trybem załatwiane. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Radny Frankiewicz. A propos dyżuru, Pani Radna. Ja myślę, że ta sprawa była wyjaśniana na komisji. Pani Radna oczywiście swoim zwyczajem, że chciała tą sprawę również upubliczniać i załatwiać i wyjaśniać na sesji Rady Dzielnicy i tak jest Pani prawo. I powiem w ten sposób, że to był chyba Pani ostatni dyżur, na którym Pani była całą ślankę, bo później już wielokrotnie Pani nie było i przyjmowałem Pani interesantów. Bez żadnego problemu, nie mówiąc, że Pani nie ma, po prostu tak, takiego sytuacji. Chyba, że mi pamięć myli, że Pani bywała na tych dyżurach, na których Pani miała być i są informacje na stronie internetowej. Jeżeli tak, no to przepraszam najmocniej, że w ogóle zechciałem o tym powiedzieć w tym momencie, że Pani nie ma na tych dyżurach. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze Pani stawiła? Pan Maranda w drugim. Pani stawiła. Bardzo proszę w drugim głosie i Pan Maranda w drugim głosie. Więc ja przypuszczalnie zostałam źle zrozumiana. I ja nie będę wyjaśniać tego przewodniczącego dzielnicy 17, ani żadnego innego przewodniczącego, ale chciałam podkreślić, że pan Adam Krzton, radny Adam Krzton, najmłodszy radny z tej dzielnicy, ma widać jakąś taką siłę przebicia, że potrafił jako prezes klubu załatwić znaczną kwotę na Narodowe Centrum Rugby, które chyba nie jest. Chyba nie, to w ogóle byłam zaskoczona, że rugby jest naszym narodowym sportem i sądzę, że to nie jest najważniejsza rzecz, jaka powinna być realizowana na terenie Nowych Huty. Nasza dzielnica 18 zgodziła się na to, żeby na jej terenie była wybudowana spalarnia i jeżeli te pieniądze mają być przeznaczane na coś, to przede wszystkim na dzielnicę 18. Na rekompensaty i na inwestycje w dzielnicy 18, która będzie miała spalarnię, z której będzie korzystać cały kraj. A jednak, i Pan Adam powinien może pomóc załatwiać pieniądze. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Radny Maranda. Ja nawiążę do tej procedury, bo Pan Przewodniczący oczywiście oczywiście tam zaczął wyjaśniać, że było poprzednio i tak dalej. Ja powoływałem się na procedury, jak to wygląda w Radzie Miasta. Natomiast chcę Państwu przytoczyć nasz statut i nasz regulamin i zachęcam wszystkich przewodniczących komisji i zarząd i Pana Przewodniczącego do nauczenia się tego, no bo po prostu już 3 lata upłynęły, a drodzy Państwo, to trzeba znać i stosować ten statut. Otóż w paragrafie 15, ustęp 4. Do obowiązku komisji rewizyjnej należy. Komisja rewizyjna. Opiniowanie sprawozdań zarządu z realizacji planu finansowego wydatków dzielnicy w terminie 14 dni od dnia przedłożenia przez zarząd oraz przygotowanie protokołu odpowiednich wypadek. Czy pan przyjmacz? To nie jest napisane. Tam jest napisane projektu. Czy ja się mylę może? Przedłożenia projektu odpowiednio. O, widzi Pan, to jest moja postawa. I to jest tyle, co do rozpatrywania sprawozdań. Natomiast w punkcie B, no dobrze, no tylko drodzy Państwo, byście mówili, że macie uchwałę z oceny sprawozdania wykonania planu finansowego i merytorycznego. W punkcie B jest rozpatrywanie skarg na działalność zarządu. W punkcie C
jest ocena wywiązywania się z zarządu ze swoich zadań, czyli to, co pan przewodniczący mówił, podział kompetencji i tu można oceniać poszczególnych członków. I to jest tyle, co komisja może. Rewizyjna. Natomiast regulamin Rady 1918 w paragrafie 30 mówi tak. Do zadań komisji stałych w zakresie spraw, do których zostały powołane, należy w szczególności. No i tu jest wymienione są punkty i punkt 4. Ocena informacji i sprawozdań składanych przez zarząd. I tak to było, bo takie sprawozdania były przedstawiane na komisji. Natomiast mówię, to jest naruszenie procedury już stricte związanych z dzielnicą. Tego pan przewodniczący nie dopilnował, członkowie komisji przewodniczący o tym nie wiedzą, nikt się o to nie dopomina. Ja to powtarzam przy każdym sprawozdaniu i tak se to idzie, bo przegłosować zawsze można, że białe jest czarnym, bo większość, i tu panie przewodniczący, żeby powiedzieć, niech pan nie mówi tutaj do kamery, bo to jest nagrywane, że Rada w swojej mądrości podejmuje uchwały. Podejmuje grupa radnych, która ma większość. Podejmuje uchwałę w imieniu Rady. I tak trzeba to powiedzieć. No, ktoś tu rządzi w tej Radzie, a pan temu przewodzi jako szef. Bo tak jest pan nazwany. Dziękuję bardzo. Jeżeli takie uchybienia są po stronie zarządu, to w takim wypadku powinien pan skorzystać z tych prerogatyw, które pan przed chwileczką przeczytał i zgłosić odpowiednie skargi na pracę zarządu. Z tego, co pamiętam, do dnia dzisiejszego taka skarga nie została przez pana radnego złożona w żadnym z punktów dotyczących tego, co pan przeczytał. Chciałem poinformować również pana, że w zakresie posiedzeń poszczególnych komisji osoby odpowiedzialne od strony merytorycznej za nadzór nad poszczególnymi komisjami, które zostały przeze mnie wcześniej przytoczone, udzielają informacji na posiedzeniach komisji na temat prac zarządu, udzielają informacji na temat uchwał, które będą podejmowane. To również, szanowny panie radny, są informacje z działalności zarządu, ponieważ zarząd wyraża się przez przedstawiane Radzie do głosowania uchwały. To jest ta również działalność i polityka. Pan znowu ale, nie odpowiada na ale pytanie. Szanowny panie, przeczytał pan panie radny dokładnie, że na komisjach powinny być przedstawiane sprawozdania. To informuję pana, że co miesiąc na posiedzeniach komisji odbywają się spotkania radnych, przewodniczących komisji z członkami zarządu. I jeżeli trzeba, są zadawane pytania, to żaden z członków zarządów nie uchyla się odpowiedzi. Sam pan zadaje bardzo wiele takich pytań na posiedzeniu zarząd komisji. Zarząd przygłosił sprawozdanie, skierował pan w tym momencie, niech pan przedłożyłem sprawozdanie do komisji rewizyjnej zgodnie ze statutem i regulaminem. Zgodnie jest to zapisane. Czytałem pan, a pan twierdzi, że... Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z państwa radnych po raz drugi w wypowiedziach? Nie widzę, proszę państwa, w takim wypadku pan radny jeszcze chciał. Tak, dwa słowa. Panie przewodniczący, za udzielenie głosu ja myślę, że o, teraz to mi się podoba. Uśmiech na twarzach. I tak powinno być. Proszę państwa, spieramy się tu troszeczkę o takie sprawy proceduralne. Że też są ważne. Nikt nie twierdzi, że to nie są ważne, takie organizacyjne trochę sprawy i tak dalej. Ale myślę, że wszystkim nam tu jak się przyświeca jeden cel, wyższy. Co zrobi? Co zrobi, żeby ta nasza dzielnica permanentnie niedoinwestowana, wszyscy o tym wiemy i starczy jedni od lat. I mogę tu wskazywać na wszystkich, w jaki sposób była doinwestowana. Oczywiście część środków pozyskane przez dzielnicę no, zostały zagospodarowane w sposób, uważam, należyty, ale nikt tu nie ucieka od swoich
odpowiedzialności w stosunku do swoich kompetencji, tak jak pan przewodniczący i członkowie rady i poszczególni rady. Ale proszę państwa, trzeba też wiedzieć, jaką posiadamy tę moc sprawczą. Przecież wiecie państwo, że wszystkie te uwagi, które tu są adresowane dzisiaj pod adresem zarządu, kto za to odpowiada przede wszystkim? No przede wszystkim te uwagi powinny być kierowane do Rady Miasta, do Pana Prezydenta i do rządu naszej ojczyzny. Który reprezentujecie. Dziękuję bardzo. Chciałbym. Tak. No to już ale proszę państwa, a my jako zarząd i jako cała rada, tak jak tu tylko tak jak nasz były kolega, znaczy kolega jest, tylko były radny, zawsze twierdził na posiedzeniu naszej sesji, naszej rad czy komisji, że już starożytni dla dobra ogółu, dla dobra sprawy, uprawiali tak zwaną politykę. I my tę politykę tak je nazywamy. I my tę politykę uprawiamy. Panie Przewodniczący, jeszcze więcej, jeszcze lepiej, jeszcze ciągle wesele. A było ciągle tu o tym kijarze. Ja wiem, że pan przewodniczący nie potrzebuje rzecznika prasowego, doskonale sobie daje radę. Jak nie było stosowane w ogóle nic ani razu. Przedstawił przewodniczący to, co zostało zrobione. Pijanem by było, jakbym powiedział tak, że na słonecznym siedem chodnik, który się rozleciał, będzie zrobiony jutro. I na przykład u pani Krzysztof Frankiewicz, tam, który wspominała na Wandy 24-25, tam od Wiślowego w stronę Bulwarowej, czy u pani Ani Stawryły przy Dwójce, o której wspominała, będzie jutro zrobione. To było PR. Także PR-u absolutnie tu nie było. No cóż. Skąd tych pieniędzy brać? Tu pan przewodniczący powiedział. Za prezesury pana Edzia Pojewskiego było około 2 miliony złotych. W 2011 roku już było, panie przewodniczący, 1 800 000 niecałe. Na ten rok już jest 1 400 000 i tak jak przewodniczący w swoim wywiadzie był uprzejmy udzielić wywiadu, że ulica Obrońców Krzyża, która już pamiętam od początku kadencji swojej tu działalności, miała być robiona no, paręnaście razy, za te 400 tysięcy, które znowu nam w jakiś sposób niedofinansowano, byłaby zrobiona od Kot Smyrzowskiej w stronę Luźwieckiej do skrzyżowania Luźwieckiej. My tu jeszcze jednym moim skromnym oczywiście zdaniem popełniamy taki pewien błąd. Czyli my tych pieniędzy, drodzy państwo, nie mamy. Nie mamy fizycznie tych pieniędzy. My wskazujemy zadania, które są do zrobienia. A pieniądze to jest budżet miasta. I ten budżet miasta jest taki, jaki jest. To, co wydatkują, to ani nie zależy to od kolegi Wody, ani od kolegi Paciorka. Jeżeli idą na przetargach, wiadomo, kto jest. My nie mamy jakiegoś większego wpływu, czy to zostanie to, o czym pan przewodniczący mówi. Tutaj kolega Staś Maranda zarzucił, że od 18 września można coś zrobić. Co? Można zapytać Edka Boremskiego, który jest radnym miasta, ile czasu potrwa, jeżeli nam zostanie te na przykład 20 czy 30 tysięcy złotych we wrześniu czy na koniec września, może Edziu powiedzieć, ile to potrwa niczego przez Radę Miasta, czy to będzie zrealizowane w tym roku, czy nie. To nie wiem. Od tylko do. No i tak samo do, i ciebie Stasiu. Byłeś radnym miasta. Ta procedura, no, ale ta procedura jednak trwa te dwa miesiące. Ja powiedziałem, jeżeli się uchwały w Rady Dzielnicy podejmuje w kwietniu, w maju, to nie ma szans na wykorzystanie tych środków. A lista rankingowa jest rok wcześniej uchwalana i uchwała taka powinna być w styczniu już i powinno się siedzieć tam z itkiem i cały czas no, zaciskać, żeby Już kończę. Bardzo mi się podobało, co pani przewodnicząca zdrowia mówiła tu na temat marszutyzacji. Bo jako ciekawostkę to państwu powiem tak. 4 marca było kolejne spotkanie w piątek w sprawach marszutyzacji. Było 4 przedstawicieli ZIKIT-u, było 6 radnych naszej rady i tak. Dzwonię do pani przewodniczącej zdrowia, pytam się ją, jaką ma uwagę. Powiedziałem mi o autobusie 172 i 500 chyba też 72.
wtedy, bo nie ma czasu. I mało tego, dzwonię do Stasia Barady, Stasiu mówi, jakie masz uwagi, bo mamy spotkanie. No 172, dziudowuty 572. To jest taka ciekawostka, proszę Państwa, my informujemy, my zachęcamy do tej maszynizacji, bo to jest sprawa niezakończona i jeszcze nie szybko będzie zakończona. Koledzy z IKIT-u, znaczy koledzy, przepraszam, nie koledzy, przedstawiciele z IKIT-u są otwarci. Największy problem to jest taki, trochę Was ponudzę. Największy problem to jest taki, że z Ruszczy do Wadowa przez ten tunel, który tam jest, żaden autobus się nie może zmieścić. No więc spróbujemy tu wypracować jakiś moduł, jakąś możliwość, żeby te autobusy tam ale... Ale na razie nic. Na razie nic nie wiadomo co w tej sprawie, bo specjaliści mówią, że to jest na razie niewykonalne. Ja, proszę Państwa, powiem więcej. Czy się zgodzicie, czy się nie zgodzicie ze mną, ale ta rada, kadencja tej rady jest historyczna, proszę Państwa. Zgadzamy się. Jest przełomowa. U nas powstaje Dolina Krzemowa, Stasiu. Która będzie opiewać na 2 miliardy złotych, a my tu mówimy o 20 tysiącach. 20 lat się jak zostaniesz prezydentem. Mówi się nie. Edziu, nie było cię ostatnio na podpisaniu listu intencyjnego między panem prezydentem a panem. Na czym taki, co listy? Nie szkodzi. Ale już są podmioty, już będzie realizowane. Proszę. I dzięki ludziom zainteresowanym tą sprawą i naszej radzie, bo były spotkania i w NCK-u i tu na tej sali. I proszę Państwa, trochę więcej optymizmu. Za te 2 miliardy złotych będą wybudowane podniki, miejsca powstałe, boiska, wszystko będzie. Marze. I termy będziemy mączyć 4 litery. Także głowa do góry. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani Kamila Glegut w drugim głosie. Bardzo proszę. Mi się zrobiło tak miło, sympatycznie i wesoło, a ja nie wiem, czy jest się z czego cieszyć. Chciałam powiedzieć, że pieniążki, a i owszem, już są strasznie ważne, pewnie, tak. Że o nie chodzi. Tak. Ale reasumując, chodzi o przestrzeganie elementarnych zasad demokracji. Ja tego poczucia nie mam. Wręcz przeciwnie, uważam, że moje prawa jako radnej są tutaj łamane i to mówię głośno, oficjalnie, z pełnymi konsekwencjami. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani radnej. Proszę Państwa, konkludując te wszystkie pytania i zarzuty, to tak naprawdę ja, proszę Państwa, odniosłem takie wrażenie, w momencie jak pan przewodniczący tutaj mówił na temat i wszystkich rzeczy, które są realizowane, czy tak naprawdę dla Państwa największą belką to jest Loryc wokół, a nie wszyscy pozostali, więc to jest problem, który Państwo macie. Więc ja nie wiem, czy Państwo nie powinniście zawnioskować o to, żeby udzielać absolutorium Lorycowi, a dopiero w drugiej kolejności wszystkim pozostałym członkom zarządu, bo pewnie Państwa by to najbardziej zadowoliło, a szczególnie pana radnego Porębskiego, pana radnego Marandy, i panią radną Księżak, którzy tak bardzo wiele zarzutów w stosunku do mojej osoby tutaj bezpośrednio złożyli. Proszę Państwa, pan radny jeszcze w drugim głosie. Tak, proszę pana. To ja zgłaszam wniosek formalny o zakończenie dyskusji. Wszystko zostało powiedziane. Przejdźmy do głosowania. Dobrze, proszę Państwa, przechodzimy do głosowania. Uchwały na druku nr 1, projekt Komisji Rewizyjnej w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania zarządu z działalności merytorycznej oraz realizacji planu finansowego wydatków dzielnicy 18/2012. Paragraf 1. Przyjmuje się roczne sprawozdanie zarządu z działalności merytorycznej oraz realizacji planu finansowego wydatków dzielnicy 18/2012, który stanowi załączny do niniejszej uchwały. Uzasadnienie zostało też podane przez pana przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Proszę Państwa, przechodzimy do trybu głosowania. Kto z Państwa radnych jest za
przyjęciem rocznego sprawozdania zarządu, działalności merytorycznej w realizacji planu finansowej w roku dzielnicy za rok 2012. Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych wstrzymał się od głosu? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada Dzielnicy 18 przyjęła uchwałę na druku numer 13 do 8. Panie Bogu, zakodowane, nie? Bo Pan na nim próbuje liczyć. Ależ kto liczył? Pan nie radny. Ja liczyłem. Przepraszam bardzo, kto liczył? Ja liczył. No, ja nie widziałem. Ja to, a stałem i liczyłem, bo tu nie potrzebiam. Przepraszam bardzo, panie radny. Ale co pan w tym momencie chce insynuować? Nie, bo nie podał, procedura wymaga podania w wyniku głosowania. Potem się dopiero stwierdza, czy uchwała przeszła, czy nie. Szanowny panie radny, najpierw zarzucił pan mojej osobie, jak i również zarzucił pan panu przewodniczącemu Szubie, który wstał i przeliczał. Ja także przeliczałem osoby, które... Nagrane jest to na pewno na kasecie. Możemy otworzyć i zobaczyć. Nie ma żadnego problemu, ale już dzisiaj pan też nie do końca przeczytał te rzeczy, które są z tym związane. Przepraszam, że nie ma takiej procedury. Pani może to udostępnić po sesji panu radnemu. Stwierdzam, proszę państwa. Ale nagrało się, że nie wstał. Wstał. A czy jakie to ma znaczenie? Przecież proszę państwa, naprawdę w tym momencie państwo naprawdę posuwacie się do rzeczy, które są całkowicie absurdalne. Zwłaszcza w tym momencie, że pan przewodniczący Szuba wstał i przeliczył głosy. Wstał, pan może panu przekazać tą informację, tak? Ja osobiście też liczyłem głosy. Nie podał pan właśnie. Podał pan. Szanowni państwo, zgłaszam reasumpcję głosowania. Reasumpcja głosowania. Oczywiście. No to proszę, że proszę otworzyć, czy przewodniczący podał, czy nie podał. Czy wstał? No będziemy widzieli, bo to było mi, że... Chodzi o ilość głosowań, to czy podał ten wynik? Dobrze, reasumpcja głosowania, proszę państwa. W sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania zarządu działalności merytorycznej oraz realizacji planu finansowego wydatków dzielnicy 18 za rok 2012. Kto z państwa radnych jest za? Proszę o podniesienie ręki. Bardzo proszę. Panie Józku, wyżej. 13. Dziękuję bardzo. Kto z państwa radnych jest przeciw? Bardzo proszę o podniesienie ręki. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dziękuję bardzo. Kto z państwa radnych się wstrzymał od głosowania? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada Dzielnicy przyjęła w drodze głosowania projekt uchwały na druku numer 1 z wynikiem 13 za, 8 przeciw, 0 wstrzymujących się. Dziękuję bardzo. Przechodzimy, proszę państwa. Zamykamy, proszę państwa, punkt w porządku obrad i proponuję przerwę. 15 minut.